Reset Obywatelski. Szanowni Państwo, depresja jest już chorobą cywilizacyjną. Według badań nawet 20% dzieci i młodzieży ma takie problemy, że to są już zaburzenia psychiczne, a dostęp do pomocy psychologicznej w szkołach jest zaledwie w połowie tych placówek edukacyjnych. Szanowni Państwo, to jest Reset Obywatelski, ostatnia już audycja w ramach tych ferii programu Tego nie było na lekcjach Demokracja w Szkole, zajęcia wyrównawcze. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi i gościniami są pani Jolanta Łaguna-Woźniak, psychoterapeutka, trenerka i konsultantka psychobiologii. Dzień dobry. Pani Justyna Suchecka, dziennikarka TVN24.pl. I pani Aleksandra Seba, maturzystka. Dzień dobry. Jesteśmy już chyba w komplecie. Szanowni Państwo, ja tak chciałbym zacząć może od kwestii sprzed kilku godzin, prawda? Bo kilka godzin temu mieliśmy taką sesję Q&A pana prezydenta i pana ministra Czarnka. Tutaj wiem, że pani Justyna oglądała, więc na pewno widziałem tweet o tym, że pani minister Machałek mówi o tym, jak ważna będzie pomoc psychologiczna, takie problemy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Tak, to było dosyć ciekawe, dlatego że właściwie chyba pierwszy raz w taki jasny sposób zostało wypowiedziane, że Ministerstwo Edukacji nie tylko zdaje sobie sprawę z tego, jakie problemy powoduje zdalne nauczanie, ale też, że zamierza coś z tym zrobić. Ale równocześnie to była taka bardzo gorzka deklaracja, bo padła zapowiedź, że w tym roku mamy zarezerwowane aż 0,5 miliarda złotych na potrzeby psychologiczno-pedagogiczne, tego rodzaju wsparcie dla dzieci i młodzieży. I to brzmi dobrze, bo to są największe pieniądze od lat, ale równocześnie zaraz kilka zdań później pani minister powiedziała, że tak realnie, żeby to zrobić tak, jakbyśmy chcieli, tak żeby było to dobrze zrobione i żebyśmy nie mieli pretensji do tego systemu, no to potrzebne by były 3 lub 4 miliardy, więc ten rozstrzał między naszymi możliwościami a tym, co jest w planie, był dosyć duży. Pewien mój niepokój budzi to, że my dopiero robimy badania, bo to też zostało zapowiedziane przez ministerstwo, jakie są konsekwencje psychologiczne i społeczne lockdownu. To jest trochę późno, zwłaszcza że wszyscy raczej żyjemy nadzieją, że lada moment do tych szkół wrócimy, niż że to będzie trwało. No i dodatkowo taki komunikat, który padł dzisiaj, to był komunikat, w którym też trochę późno mówimy o tym, że przygotujemy nauczycieli do tego, żeby pracowali z młodzieżą nad tymi trudnymi zagadnieniami. No i to jest o tyle z jednej strony pocieszające, że będziemy to robić, a drugie, ja od paru miesięcy piszę o tym, że miały być szkolenia z edukacji zdalnej i cały czas ich nie widzieliśmy, a one trwa 10 miesięcy. No jeżeli będziemy w takim tempie podejmować te zagadnienia, no to jest zdecydowanie za wolno. Ale wreszcie najważniejsza rzecz to jest taka, że wszyscy mówią jasno, że ten trudny czas te problemy zmógł i to jest coś, czym musimy się zajmować, a już nie mówimy o tym, że to jest jakaś fanaberia, nie mówimy o tym, że to jest moda, nie mówimy o tym, że przecież pomoc w szkołach już jest, tylko raczej mówimy o tym, że to jest duże wyzwanie. No to jest jakoś tam pocieszające. No tak, tylko jak połączyć to z na przykład głosowaniem w Senacie przed 2 czy 3 dni, prawda? No dzisiaj to była taka gimnastyka polityczna, dlatego że to pytanie o pomoc psychologiczno-pedagogiczną było jednym z wielu bardzo podobnych, ale jedno z nich właśnie było tak sformułowane, że dlaczego nie chcecie dać pieniędzy na psychiatrię i dlaczego temu nie pomagacie? No więc prezydent Andrzej Duda jakoś próbował z tego wyjść, że to są inne pieniądze, inne kwestie. No i bardzo optymistyczny wniosek pani minister Machałek, że jak zadbamy o pomoc pedagogiczno-psychologiczną, to potem psychiatria nie będzie potrzebna. I Państwo i ja wiemy, że to nie jest niestety takie proste połączenie, więc myślę, że w kwestiach edukacji wszyscy mamy jeszcze dużo do zrobienia. No właśnie, pani Jolanto, to jakie mogą być te konsekwencje tej nauki zdalnej, szczególnie dla zdrowia psychicznego, nie tylko dzieci i młodzieży, ale też nauczycieli, rodziców? Wiecie Państwo, ja spotykam teraz w gabinecie, bo nie pracuję tylko zdalnie, ale również w gabinecie, spotykam młodych ludzi, którzy, nie wiem, pojawiali się u mnie w terapii wcześniej z takimi zakłóceniami w funkcjonowaniu w środowisku rówieśniczym, doświadczali na przykład depresji albo lęków, a teraz w tej chwili, kiedy na przykład doświadczyli intensywnej zmiany środowiskowej, na przykład zmieniali szkołę, przechodzili z gimnazjum czy ze szkoły podstawowej do szkoły średniej, więc to jest dla naszego systemu duży wstrząs, nasza podświadomość nie znosi zmian
I w tym momencie pojawia się intensyfikacja różnego rodzaju zakłóceń. I w tym momencie, kiedy mogłaby z tym poradzić sobie dobrze grupa, środowisko społeczne, to nowe, nie wiem, doświadczenie nowych więzi, nowych relacji, wsparcia, oparcia w tej grupie rówieśniczej, no to w tym momencie jest izolacja, wycofanie, czyli pogłębienie frustracji. I to niestety powoduje, że te wszystkie kłoty wcześniejsze w funkcjonowaniu nasilają się. Dla mnie to jest mega ważne, żeby nasi politycy zastanowili się nad tym, czy to jest wspierające dla funkcjonowania młodych ludzi. Czy to przypadkiem nie jest tak, że taka izolacja powoduje osłabienie systemu odpornościowego młodych organizmów. Osłabienia psychiki, a tym samym w ogóle tego naszego zdrowia. Więc ja uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy wypracowali ten system wsparcia tego, kiedy nie możemy jakby oficjalnie się spotykać, nie możemy się spotykać w dużych grupach, nie możemy wrócić do szkoły, ale pomyślmy nad tym, żeby wzmacniać młodych ludzi, wzmacniać ich organizmy właśnie przez to, że oni będą mieli kontakt. To ja słyszę. Na przykład taka młoda osoba, która zaczęła być w szkole średniej, nie zna swoich rówieśników za bardzo, widziała się z nimi przez miesiąc czy półtorej, tak? Nie ma namiarów kontaktowych, nie zdążyła jeszcze tego, powiedzmy, sobie zorganizować. Jakby nie słyszy, nie ma takiego ruchu ze strony, nie wiem, wychowawcy czy kogoś takiego, żeby stwórzmy na przykład taką listę kontaktową, tak? Stwórzmy małe podgrupy, choćby na razie w takiej formie zdalnej. Że pogadajmy sobie o czymś, nie wiem, pokażmy, co robimy poza zajęciami. I to by było czymś takim, co by dawało chociaż namiastkę, albo stwarzało, było takim nasionkiem tej więzi, która mogłaby się zawiązywać w mniejszych podgrupach i w tej grupie społecznej. Więc ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy ruszyli już teraz, niezależnie od tych środków, które, nie wiem, rząd na to będzie przeznaczał i tak dalej. To jest niewątpliwie temat, który trzeba dopiąć. Ale możemy jakby wesprzeć, ja cały czas jestem z taką nadzieją, że mamy niesamowity potencjał społeczny. Rzućmy hasło na przykład do ludzi, którzy z mojej branży, tak, psychoterapeutów, psychologów, podziałajmy na przykład społecznie też, zróbmy jakieś ruchy, które mogą być dobrym wsparciem młodych ludzi, które wesprą szkołę, nauczycieli, jak oni mogliby właśnie popracować nie tylko nad tym, żeby zrealizować pewien program, założone jakby w ramach nauczania, ale jakby mogliby popracować nad wsparciem. Można to robić już, czekając na pieniądze, uruchomić ten potencjał ludzki. To jest dla mnie w ogóle podstawa, bo to można robić już. Tak jak, panie Mikołaju, dostał pan taki odzew z mojej strony, tak? Napisał pan maila, jest potrzeba, żeby w czasie ferii dzieciaki miały wsparcie, mogły z kimś porozmawiać. Dla mnie to po prostu było oczywiste, że ja znajdę godziny pomiędzy moimi spotkaniami z klientami i będę pracowała na rzecz tego, żeby młodym ludziom pomóc ten czas przetrwać i jakby wzmocnić ich po prostu. I nie jestem jedyną osobą, która jest z otwartością na to. Więc myślę sobie, że właśnie zapytał pan jeszcze o rodziców. Powiedział pan, to też oni też mają pewien kłopot, tak? Jak wesprzeć takiego na przykład nastolatka, tak? Czy takiego ucznia szkoły podstawowej w tym momencie, kiedy on jest sfrustrowany, ciągle jest w tej samej przestrzeni, ma mnóstwo ograniczeń, tylko o tych ograniczeniach słyszy. Więc to jest bardzo niekorzystne, kiedy jest cały czas taki rodzaj presji, powściągania czegoś, co jest taką naturalnością naszego organizmu. Potrzebujemy ruchu, kontaktu, wymiany, tak? A tutaj mamy trzymanie, powściąganie, tak? Mnóstwo frustracji i taka narracja strachu, tak? Czyli to wszystko działa na cały system nasz nerwowy. A ja bym powiedziała, na poziomie ciała to jest niesamowicie dostrzegalne, bo kiedy jest, no właśnie, taki rodzaj psychicznego ściskania, tak, nie wolno ci, nie możesz się ruszyć, nie możesz wyjść, tak, i dodatkowo jeszcze masz się bać, koniecznie musisz się bać, to w tym momencie na poziomie ciała, czy w takiej strukturze
nazywanej powięzią, czyli to są takie włąki, w których są utrzymane nasze wszystkie narządy, następuje skurczenie i ściśnięcie. Jeżeli ten stan rzeczy pozostaje długoterminowo, nie ma odżywienia typu powietrze, ruch, przyjemność, która jest emocją, która relaksuje cały nasz układ nerwowy i nas samych, i również fizycznie, nie następuje rozkurczanie, czyli to jest pierwsza przyczyna do tego, żeby powstał zespół stresu pourazowego, czyli żeby te wszystkie ściśnięcia się utrwaliły, tak, żeby to, jesteśmy jednością, tak, wszystko jest powiązane, nasze ciało, nasza psychika, nasze emocje, więc w tym momencie z poziomu cielesnego następuje taka, przenika taka informacja, że jest przerażająco i musisz, jesteś w trybie przetrwania i ona jest utrwalona, więc za moment jest problem w ogóle, żeby ruszyć tą przestrzeń rozluźnienia i kreacji na przykład. Czyli żeby taki młody człowiek wpada w taką apatię, w taki rodzaj bezradności i rezygnacji. Potem trudno na przykład takiemu rodzicowi, no wymyśl teraz coś takiego, żeby moje dziecko się ruszyło, tak, żeby mu znowu wykreować jakiś rodzaj inspiracji do, nie wiem, do działania, do ruchu, do bycia inaczej niż właśnie w takim zapadnięciu. Więc dla mnie to jest bardzo, ja patrzę na człowieka holistycznie, całościowo i dla mnie to jest bardzo niepokojące, że ten ruch jest właśnie taki do skurczenia bardziej, tak? Do traumatyzowania, do traumatyzowania młodych ludzi. Jestem przeciwko temu. Jestem za tym, żeby działać już społecznie w różny sposób, ale też żeby nasz ten świat polityczny zajął się tym tematem i popatrzył na to poważnie, jakby, że najważniejsi są ludzie. Najważniejsi są ludzie tutaj, nie? I nie chodzi o to, żeby odporność budować przez zamykanie i powściąganie, tylko żeby pracować nad tym, żeby rozkurczało się całe nasze wnętrze, nasze ciało, nasze umysły i żeby przywrócić naturalną pulsację życia. To jest przeciwciało, to jest najlepsze lekarstwo, to są przeciwciała, to jest cudowny lek na wszystkie dolegliwości. No i takie jest moje zdanie w tym temacie. Więc myślę sobie, że być może ja biorę w tym udział z takim zamysłem, że to nie będzie tylko debata, że będziemy sobie o tym rozmawiać, tylko że to będzie miało taki wydźwięk, że ruszymy tę kulę śniegową, tak, zrobimy taki efekt motyla, że pójdzie jakieś działanie za tym, że trochę ludzie, młodzi ludzie, ludzie w różnym wieku jakby otworzą się na to, że możemy działać już niezależnie od tego, co jest formalnie możliwe, finansowo możliwe. Ja mówię, wszystko jest możliwe. Jestem przekonana o tym i tak też funkcjonuje i wiem, że to się sprawdza w moim życiu i życiu ludzi, z którymi pracuję, więc ja z taką nadzieją, że ruszamy, działamy, żeby było młodym ludziom lepiej funkcjonować, oni są naszą nadzieją. No tak, bo rzeczywiście pieniądze nie są tutaj no, najbardziej potrzebne. No, oczywiście one są konieczne do całego systemu, tak, pomocy psychologicznej czy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, no ale rzeczywiście możemy wypracować też taki system, no powiedzmy, działania społecznego. Tylko jak to wygląda w szkołach, pani Aleksandra? Jak wygląda tutaj opieka też w czasie teraz nauki zdalnej? Myślę, że teraz problemy, które dotykają młodzież, są bardzo różne i nie wszystkie możemy załatwić przez rozmowę ze swoimi rówieśnikami. Tutaj niezbędna jest pomoc właśnie psychologów szkolnych, ponieważ nie każdy taki aspekt jesteśmy w stanie załatwić z nauczycielem. Pamiętam, że kiedy ja borykałam się rok temu z takimi problemami, czułam bardzo dużą blokadę, aby pójść do nauczyciela i mu o tym powiedzieć, ponieważ wiedziałam, że jutro go zobaczę w klasie, jutro będę musiała być aktywna na jego lekcjach i to był dla mnie bardzo duży problem, to była dla mnie największa blokada, ale miałam takie poczucie, że ten psycholog szkolny jest dosyć bezpiecznym miejscem, ponieważ to jest osoba, którą oczywiście widzi się czasami na korytarzu z boku, ale fakt, że ta osoba nie prowadzi z tobą lekcji, ten fakt, że ta osoba jest właśnie po to w tej szkole, żeby zająć się takimi rzeczami, jest bardzo uspokajający, ponieważ nie każdy problem jesteśmy w stanie przegadać z naszymi kolegami i koleżankami. Aktualnie myślę, że ta kwestia jest dużo trudniejsza do zorganizowania, ponieważ aktualne problemy są bardzo różne, od problemów z motywacją i skupieniem się na lekcjach online, przez brak po prostu kontaktu z drugim człowiekiem, przez ogromne poczucie samotności, ponieważ
słyszenie śmiechu czy uśmiechu swoich znajomych przez, przez komputer to jest zupełnie inne, inne doświadczenie niż robimy to na żywo, po przemoc domową w domu. I aktualnie myślę, że jedynym rozwiązaniem jest może pomoc psychologiczna psychologów szkolnych przez internet, chociaż wiadomo, że najlepiej, gdyby można było zorganizować spotkania jeden na jeden w szkołach, na przykład ze szkolnym psychologiem, jeśli oby w szkole jest, i myślę, że w aktualnej, bardzo ciężkiej dla wszystkich sytuacji budujemy swoją odporność stadną, budujemy odporność na koronawirusa, ale budujemy jednocześnie naszą odporność psychiczną, która nie jest z gumy. I myślę, że musimy bardzo uważać na to, żeby po prostu ta nasza wytrzymałość na to, ile jesteśmy w stanie znieść jako uczniowie w szkole, w końcu może pęknąć, a to szczególnie w klasie maturalnej i dla ósmoklasistów może okazać się tragiczne w skutkach, patrząc na nadchodzące egzaminy. No tak, bo później rekrutacja i co dalej z tymi problemami, tak? No problemy raczej nie, no, no nie uciekną nagle, tak? Gdy piszemy egzamin, to nadal z tymi problemami będziemy się borykać. Tak, i myślę, że dużo ciężej jest podejść do takiego egzaminu ze spokojem, kiedy jeszcze z tyłu głowy mamy swoje problemy i wiemy, że kiedy napiszemy ten egzamin i jeden stres z nas zejdzie, ten drugi w nas cały czas zostanie, ponieważ to, czego doświadczamy teraz, co dzieje się z nami teraz, będzie wpływało tak naprawdę na całe nasze dorosłe życie i będzie wpływało, myślę, na szczególnie jeśli chodzi o osoby, które dopiero zaczęły nową szkołę dla pierwszoklasistów w liceach, to będą tak naprawdę kolejne 3 lata dla nich będą pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o relacje, bo myślę, nie wyobrażam sobie zawiązywać relacji w drugiej klasie, kiedy już znamy się niby ze swoją klasą, ale niby się nie znamy, więc te przyjaźnie do zawiązania będą bardzo, bardzo trudne. A to też jest taki problem też dostępności psychologa w szkole, tak? No bo on jak wiemy według liczby jest jedynie w połowie szkół, no więc co z tą drugą połową? Chętnie się zgłoszę. To znaczy, to jest też coś, co gdzieś tam pojawia się w planach ministerstwa i akurat to będę chwalić, to znaczy próba wprowadzenia elementów edukacji na temat zdrowia psychicznego do lekcji wychowawczych. Oczywiście nauczyciel wychowawca nie zastąpi specjalisty, ale nauczyciel wychowawca może z młodymi ludźmi robić bardzo ważne i bardzo przydatne rzeczy, bo tutaj akurat się wszyscy zgadzamy, że to nawiązywanie relacji w pandemii jest bardzo trudne, że stany lękowe się bardzo często pojawiają, te wszystkie rzeczy, o których panie tak pięknie mówiłyście, ale są też takie rzeczy, które możemy robić zanim zacznie się dziać coś złego, tylko musimy w ogóle wiedzieć, że to się może dziać. Ja wczoraj miałam przyjemność prowadzić zajęcia z małymi piłkarzami. To w ogóle nie były zajęcia o zdrowiu psychicznym i to byli tacy chłopcy w wieku 7-9 lat i być może dla was to nie będzie zaskoczeniem, ale mnie jednak trochę zaskoczyło, że oni nie potrafili powiedzieć, co robić, kiedy się stresują albo denerwują. Zarówno wtedy, kiedy mają wejść na boisko za chwilę i jest to wielka presja, jak i kiedy, nie wiem, kłócą się z młodszym rodzeństwem albo właśnie zdarzy się im coś złego na lekcjach online. I oczywiście możemy powiedzieć, to są małe dzieci. Ale gdybyśmy już z tymi małymi dziećmi rozmawiali o tym, że słuchaj, może warto się nauczyć oddychać i uspokajać, albo znaleźć sobie jakąś bezpieczną przestrzeń, albo zastanowić się, co cię uspokaja, kiedy jesteś taki zestresowany, nie tylko wtedy, kiedy mają wbiec na boisko, ale właśnie też przed komputerem, kiedy budują takie relacje, no to potem, wtedy, kiedy zaczynają się pojawiać poważne problemy, dużo poważniejsze, bo nie chcę powiedzieć, że to są niepoważne, jakieś zagrożenia, jest łatwiej zbudować model, bo mamy jakąś podstawę, jakąś bazę. Pani Jolanta na pewno jest w stanie wskazać co najmniej kilka takich działań, które można już z małymi dziećmi omawiać, do których można ich przygotowywać. I nawet nie trzeba używać słowa zdrowie psychiczne czy depresja, bo chodzi przecież o dobrostan, o samopoczucie, o takie rzeczy, które jesteśmy w stanie wprowadzić do edukacji. To, co wszyscy mówicie, wcale bez wielkich środków finansowych, bo przecież gdybyśmy przygotowali dobre scenariusze lekcji dla nauczycieli, dostosowane do wieku dzieci, to nauczyciel wychowawca jest specjalistą, jest pedagogiem. Nie jest psychologiem, ale jest pedagogiem. To znaczy, że naprawdę wiele może z uczniami zrobić i myślę, że w tych szkołach, w których nie ma psychologa, w tej co drugiej polskiej szkole na dobrą sprawę, no to jest nasz plan minimum, żeby w ogóle nie udawać, że takich tematów nie ma. Ja tutaj nawiążę do słów pani Justyno. Jako terapeuta pracy z ciałem chcę powiedzieć, że rzeczywiście to są tak proste czasami rzeczy,
jak oddech, albo jak, nie wiem, na przykład stanąć obok, pod ścianą w pozycji krzesełkowej, tak? Czyli dać sobie wsparcie i poczuć wsparcie. Nie? Do tego dołączyć głębokie oddychanie w specyficzny sposób, wciągając nosem, wydychając ustami, czyli puszczając szczękę, która jest takim zamkiem, na którym trzymamy całe swoje ciało i wszystkie napięcia w nim zorganizowane, czyli nasze wszystkie struktury osobowościowe zatrzymane w ciele. I to działa, czyli że możemy tak naprawdę zrobić dużo z tą przestrzenią, która w tej chwili jest bardzo wycofana, czy jest ta przestrzeń wycofana cielesna, przestrzeń kontaktów fizycznych, a od zarania, od samego początku, kiedy się rodzimy, ten kontakt jest odżywczy i nieodzowny, czyli te badania bardzo, wyobrażam sobie, straszne kiedyś na zwierzętach, że bez dotyku, tak, karmione małpki, tak, ale niedotykane przez ciało mamy, umierały. Czyli nam ten kontakt jest potrzebny tak jak powietrze. Czyli potrzebujemy wzmacniać w prosty, najprostszy sposób ciało, obecność w ciele. Czyli kiedy pojawia się stres, to co Pani mówiła, kiedy się pojawia stres, uciekamy z ciała, uciekamy do głowy, jesteśmy wtedy w emocjach, w przestrzeni takiego właśnie rozedrgania i potrzebujemy wtedy się przywołać do ciała. Potrzebujemy wrócić na ziemię i to, tego się możemy nauczyć. To się może, to jest moim zdaniem tak nieodzowne, jak nauczenie się pisania czy liczenia. Więc tego potrzebujemy uczyć dzieciaki w przedszkolach, tak? W szkołach. Tego potrzebujemy uczyć rodziców, żeby nie torpedowali na przykład tego, co pokaże wychowawca, tak? Że można tak oddychać, a co ty robisz, dziecko, tak? Tak głośno oddychając. A to właśnie o to chodzi, tak? Że mam poczuć, że jestem poprzez słuchanie własnego wdechu i wydechu, mam poczuć, że jestem obecna, tak? Więc potrzebujemy to mówić, pokazywać, demonstrować i mówić, to jest fajne, spróbuj. Zobacz, to nic nie kosztuje. A możesz się poczuć zupełnie inaczej. Więc super, no właśnie, potrzebujemy działać już, działać w prosty sposób. Ja powiem tak, nawet pokazanie dziecku czy młodej osobie, że może się położyć na podłodze, podciągnąć nogi zgięte w kolanach, zrobić taką pozycję jakby do kołyski, tak? Ale nie kołysać się, po prostu puścić szczękę w dół i wziąć wdech i wydech i posłuchać tego i tak poddychać, to jest niesamowicie relaksujące, czyli że w tym momencie kodujemy taką informację w ciele, że mogę być luźno i jak to jest fajnie. Czyli robimy przeciwwagę do tego, czego doświadczamy, co nam tutaj jest jakby w tej chwili w przestrzeni życiowej, nie? Więc potrzebujemy wprowadzić nowy kod relaksacji. Wtedy zadzieje się taka rzecz, że to stanie się jak bezwarunkowe, takie wykształcone reakcja, która się po prostu zadzieje. Czyli na przykład jeżeli się bardziej zepnę, ktoś mnie zestresuje, przestraszę się, bo często zastępujemy słowo strach, zastępujemy stres, tak? I często to jest taki, nie wiem, Pani coś podnosi rękę, chciałaby Pani coś na ten temat powiedzieć, tak? Nie? Więc po prostu my się często boimy, tak? Nazywamy to stresem, więc kiedy ciało poczuje, że jest tego za dużo, w tym momencie pojawi się odruch naturalny, bo przecież robię różne takie właśnie proste rzeczy, żeby nauczyć ciało bycia luźno, ciało zapragnie wrócić do tego stanu przyjemnie, więc na przykład zrobię tak, nawet nie wiem kiedy westchnęłam, nie zaplanowałam sobie tego, ale westchnęłam, bo moje ciało potrzebowało ulgi, że w ciele jest za dużo. Ja pracuję też właśnie w taki sposób z tą powięzią, o której mówiłam, czyli że mamy samoistny system samoregulacyjny, czyli kiedy strachu jest za dużo, i powięzie są przepięte, następuje wibrowanie, czyli drżenie, które, Boże, drże, tak? A to drżenie jest po prostu rozluźnieniem, które jest systemem samoregulacyjnym naszym pierwotnym. Zwierzęta mają to niezakłócone, bo nie mają takich społecznych jakby powściągnięć. My je sobie zafundowaliśmy i potrzebujemy wrócić właśnie oddechem do tego, żeby ciało i różnymi prostymi ćwiczeniami, żeby ciało samoistnie chciało przeciwdziałać zakłóceniom, ściśnięciom i dobremu funkcjonowaniu, odżywianiu też, bo przecież kiedy jesteśmy
rozluźnieni, to odżywianie takie naturalne wewnętrzne powietrzem i wszystkimi substancjami, które mamy w organizmie z pokarmu, żeby to się mogło zadziać w każdej komórce. Więc możemy działać. Wracamy do ciała. Szczególnie teraz. Czasem są też takie pomysły, żeby może zamiast wychowawcy zrobić osobny przedmiot szkolny. Jakby osobna godzina w tygodniu. Co pani Olu, pani o tym sądzi? Wiem, że budżety szkoły nie są z gumy i myślę, że są też jakby na ten czas, myślę, że też dobrym miejscem na to mogłoby być lekcje wychowania fizycznego. Mamy 3 godziny w tygodniu wychowania fizycznego, są tam świetne warunki, właśnie żeby się na przykład położyć taką kołyskę. Pamiętam taką lekcję, jedną lekcję miałam w mojej już 12-letniej edukacji, kiedy właśnie moja wofiska powiedziała, weźmy materace, słuchajmy muzyki, zrelaksujmy się w ciągu tego dnia. I pamiętam, że to była wyjątkowa lekcja i myślę też, że wychowanie fizyczne jest właśnie idealnym przedmiotem, idealnym miejscem, gdzie można próbować takich taktyk relaksacyjnych, o których mówiła pani Jolanta. A jeśli chodzi o osobny przedmiot, myślę, że to mogłoby być ciężkie do wykonania w klasach młodszych, ponieważ musiałoby być to bardzo dokładnie przygotowane, żeby takie dzieci zainteresować, żeby dzieci nie robiły z tego żartów, tylko faktycznie słuchały. Prace w grupach, to nie jest takie proste, ponieważ dzieci są pełne ekspresji, pełne chcą się bawić, więc te przedmioty na pewno musiały być dobrze przygotowane i każde dziecko musiałoby wiedzieć, że to jest też miejsce, w którym nie ma śmiechu, nie ma nic wstydliwego, to się powinny, na tym przedmiocie powinny się poczuć bezpiecznie. Także na ten moment nie wyobrażam sobie takiego przedmiotu, ale myślę, że przy dobrym zaplanowaniu go za jakiś czas może to mieć miejsce. To jest też kwestia przepracowania, prawda? Bo jeśli mamy 30-40 godzin w tygodniu lekcji, no to każda kolejna godzina chyba nie sprzyja. Już nie wiem, czy jeszcze mamy miejsce też na kolejne przedmioty. To ja się tylko dołączę, że no nie mamy. Zdecydowanie nie mamy i w tej chwili musimy sobie odpowiedzieć na priorytetowe pytanie, właśnie gdzie to robić. To, co powiedziała pani Ola, pomysł, żeby to robić na lekcjach WF-u jest moim zdaniem doskonały, bo to są 3 lub 4 godziny w zależności od etapu edukacji. Naprawdę dużo czasu i oczywiście chodzi o ruch, ale to się wszystko wspaniale łączy. Teraz w czasie edukacji zdalnej przecież część uczniów skarży się na to, że w ramach WF-u ma nieustająco pisać swoje plany ćwiczeń na siłowni, na przykład której nie ma swoją drogą, więc są to jakieś papierowe, sztywne działania, a przecież można by było prowadzić właśnie z tego zajęcia. To jest doskonały moment, lepszego prawdopodobnie nie będzie. Na dodatek w jakimś sensie można to wtedy ćwiczyć i próbować w swojej bezpiecznej przestrzeni domowej, bo przecież nikt tego nie widzi wtedy, jak oddychamy, jak się kładziemy, co robimy ze swoim ciałem. I troszeczkę też nawiązując do tego, co wszyscy Państwo mówiliście, no właśnie ten pomysł osobnego przedmiotu jest tak samo ryzykowny, jak pomysł tego, żeby był taki pomysł się pojawia co jakiś czas, czyli żeby lekcje wychowawcze miały swój program wychowawczy narzucony przez ministerstwo, taką podstawę programową jak wszystkie inne przedmioty. No wtedy stracimy z kolei tę swobodę, którą dają lekcje wychowawcze, więc rzeczywiście to jest przed nami takie duże wyzwanie, jak szukać miejsca na te kwestie w przestrzeni szkolnej. My tych godzin szkolnych mamy wyjątkowo dużo, zwłaszcza jeżeli ktoś uczy się w jakiejś klasie z programem rozszerzonym typu sportowej czy artystycznej, ale też w wielu szkołach w dużych miastach, gdzie dokłada się godzin, no bo jeżeli uczniowie mają, a są takie klasy, między 37 a 40 kilka godzin tygodniowo, to znaczy, że pracują na etacie i tu już naprawdę nawet najfajniejszy przedmiot jest raczej ryzykiem niż szansą. Ja tutaj się tylko dołączę, że bardzo, bardzo tutaj właśnie pani Olu ten pomysł też tutaj bym poparła, obiema rękoma się pod nim podpisując, bo on się też wkomponowuje w takie moje przekonanie wewnętrzne, że wykorzystajmy, zmieniając, transformując to, co jest, dodając to, czego nie było, a jest to, będzie teraz wspierające i zmieniające na dobre. Więc właśnie, lekcje WF-u transformowane, pani powiedziała, nie wyobrażam sobie takiej pracy z maluchami, a ja mówię i owszem tak, bardziej w formie zabawowej jest wszystko możliwe do przekazania młodym ludziom, choć tak jak wspomniałam, przypomnę o tym, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o małe dzieci, bo dzieci do 16 roku życia dostrajają się do systemu nerwowego swoich rodziców, czyli do tego najbliższego środowiska i do swoich obiektów.
Więc to też jest bardzo ważne, żebyśmy nie zapominali o tym, że rodzic to też człowiek, że rodzic też potrzebuje się zrelaksować, tak? Tym bardziej, że ma tą odpowiedzialność za dziecko i że będzie wsparciowy, kiedy sam poczuje to rozluźnienie i tam jest, no, praca też z rodzicem, myślę sobie. Może na przykład, słuchajcie, teraz w tej chwili pomysł taki, może odczarujemy taki obraz zebrań rodzicielskich. Może, a co by było, gdyby pani wychowawczyni zaczęła od tego, że pooddychajmy, drodzy państwo. Może teraz weźmy wdech i wydech i zajmijmy wyraźnie miejsce, znajdźmy te trzy punkty podparcia, stopy, lędźwia i plecy, tak, i skontaktujmy się ze sobą. Co to by było, tak, gdybyśmy prowadzili takie drobiazgi, na przykład na zebraniach. Może byłoby trochę zabawnie, może ktoś by się uśmiechnął, gdzieś tam pożartował sobie, tak, od razu popracowałaby przepona, czyli następnie, słucha? Jednym zdaniem tylko, że właśnie wczoraj z tymi chłopcami małymi, piłkarzami, jak im powiedziałam, że tak oddycha jeden znany pan piłkarz, to była cisza jak makiem zasiem, wszyscy oddychali po prostu i liczyli oddechy i w ogóle oni będą tacy sami, mimo że ja nie jestem tak do końca przekonana, czy ten pan piłkarz tak właśnie oddycha. Okej, okay, super, no właśnie, zmieniajmy to już teraz, tak, na lepsze, na inaczej, tak, na bliżej, na zdrowiej. Do tej kwestii wrócimy jeszcze za moment, a na razie chwilę przerwy muzycznej. Już za kilka minut wrócimy. Take me sweet.
Szanowni Państwo, to jest Reset Obywatelski. Ostatnia już w ramach tych ferii audycja, w ramach programu Tego nie było na lekcjach Demokracja w Szkole i Zajęcia Wyrównawcze. Niezmiennie są z nami pani Jolanta Łaguna-Woźniak, psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani Justyna Suchecka, TVN24.pl i Aleksandra Sęba, maturzystka. Dzień dobry. Jeszcze przed przerwą dostaliśmy komentarz o grze minutce, czyli grze takiej relaksacyjnej, która polega na tym, że dzieci odmierzają 60 sekund leżąc i leżąc na palcach, prawda? I odmierzają 60 sekund w myślach najprawdopodobniej i potem muszą usiąść po turecku jak najbliżej tego czasu. I to faktycznie może być jeden z takich dobrych zadań, takich dobrych zajęć. I co z tym WF-em, pani Jolanta? Bo tak zaczęliśmy temat, ale przerwa nam tutaj trochę. Jeśli dobrze usłyszałam, co z tym oddechem, czy z WF-em? Z WF-em bardziej. WF-em, tak. Ja myślę sobie, że ten WF, nie dokładajmy niczego więcej, tak? Ja słyszę o tym, że dzieciaki mają tak dużo i są tak bardzo obciążone. Naprawdę wiem, że tak jest. Ja bym pozostała przy tych lekcjach WF-u, czyli popracowałabym po prostu z... dałabym wsparcie właśnie tym nauczycielom WF-u. Dałabym wsparcie na przykład psychologa, psychoterapeuty, który nawet na przykład zrobi to, terapeuty pracującym z ciałem na przykład, który zrobi to w ramach takiej, no takiej charytatywnej, społecznego takiego działania, spotka się na przykład z nauczycielami WF-istami z jakiegoś obszaru, po prostu pokaże proste ćwiczenia, każdy będzie mógł sobie nagrać te ćwiczenia, w trakcie mieć taką ściągę osobistą, czyli nie idziemy w tworzenie jakby czegoś, co wymaga pieniędzy i zaangażowania jakiegoś, tylko róbmy coś, co jest możliwe już teraz, jak najniższym takim nakładem energetycznym. No i myślę też, że to jest super. Po prostu zorganizujmy takie wsparcie na lekcjach WF-u. Być może to nie chodzi też o to, żeby kłaść duży taki nacisk i kształtować tylko ten system rywalizacyjny taki wśród młodzieży, ale żeby pokazać, że to wszystko może być zabawą, że przede wszystkim to ty jesteś dziecko najważniejsze, tak, i twoje funkcjonowanie, twoje zdrowie, więc właśnie taki fokus na siebie, na to, żeby o siebie umieć też zadbać w relacjach takich rówieśniczych, poprzez ciało, poprzez oddech, poprzez skupienie na sobie, poprzez uważność. To będzie w ogóle pracowało niesamowicie, nawet na tych lekcjach przedmiotowych, bo taka umiejętność skupiania się na sobie poprzez oddech, obecność w ciele, będzie pracowała wyciszeniem całego systemu nerwowego i będzie sprawiała, że ta chłonność umysłu będzie dużo większa. Czyli że tak naprawdę ta lekcja WF-u zapracuje takimi elementami, zapracuje na wszystkich pozostałych przedmiotach. Ja po prostu jestem zdania, że to jest elementarz, to jest po prostu elementarz, który potrzebujemy wszyscy posiąść. Najnormalniej w świecie, po prostu. Potrzebujemy nauczyć się być obecni w swoich ciałach. Że to jest możliwe do zrobienia już. Po prostu. I uda się zapewnić psychoterapeutów w rejonach, żeby porozmawiać z WF-istami? Ja jestem o tym przekonana, tak? Tak jak wspomniałam, wystarczył taki mail od pana, tak? I ja jestem w stanie poruszyć też swoje środowisko zawodowe w tej kwestii, że zróbmy taką akcję. To może chwilę potrwać, tak? Ale zróbmy tu, tam, w różnych miejscach, tak, w kilku punktach w danym obszarze. Zorganizujmy, że nie wiem, jest, że otworzymy na przykład, nie wiem, jakieś łącze, tak, choćby nawet teraz, tak, kiedy jeszcze szkoły są zamknięte. Zróbmy łącze, połączmy się, popracujmy na przykład z nauczycielami, WF-istami, popracujmy z pedagogami, popracujmy, zróbmy też potem, oni mogą to zrobić dla nauczycieli, ale też myślę sobie, że psychoterapeuta znajdzie taką chwilę, nie wiem, godzinę na przykład na to, żeby popracować z ludźmi zdalnie i pokazać już teraz, co mogą w tej chwili sobie robić, jak mogą siebie wspierać, tak? Jak mogą potem pracować z uczniami. To są podstawy, naprawdę. To jest, ja ufam, że mamy taką otwartość na to, żeby pomagać bezinteresownie. Moi drodzy, dla mnie to jest oczywistość, że to jest, że pomagamy sobie bez pieniędzy też. Wymiana energetyczna jest bardzo ważna i tego potrzebujemy się uczyć, ale też działanie na rzecz społeczności, na rzecz innych ludzi
jest po prostu przejawem naszego człowieczeństwa. I tego potrzebujemy uczyć nasze dzieci też. Że nie wszystko jest za pieniądze, że możemy się dzielić tym, co mamy fajnego w sobie. Po prostu tak, bo chcę się tym podzielić. Chcę, żebyś ty też się dobrze miał. Po prostu. To może to jest coś, co powinniśmy zrobić w czwórkę w najbliższym czasie. Być może. Ja jestem z otwartością. Zapraszam. Pani Justyna, pani, no właśnie. No bo ja w takim układzie już teraz publicznie chcę zaprosić panią Jolantę, gdyż właśnie takiej bohaterki brakuje mi do książki, nad którą teraz pracuję. Dlatego, że no właśnie, to jest dla mnie szczególnie ważne i bardzo wam dziękuję, że zaprosiliście mnie tutaj, bo na co dzień piszę o edukacji, no ale jednak to zdrowie psychiczne jest ważnym jej elementem i o tym teraz piszę książkę dla dzieci, ale mam wrażenie, że właśnie wspólnymi siłami i powtarzaniem, i mówieniem, i promowaniem dużo rzeczy możemy rzeczywiście zrobić za darmo. Ja bym oczywiście chciała, żeby tak nie było, to znaczy, żebyśmy mogli wynagradzać tych ludzi, którzy wiele wkładają, ale rzeczywiście w przypadku akurat kondycji, zdrowia, dobrostanu, to są takie tematy, na których możemy siebie i innych uczyć, dlaczego to jest pomocne. Zresztą akurat w tym zakresie pandemia ujawniła naprawdę wiele słusznych inicjatyw. Przecież wielu psychologów, psychoterapeutów prowadziło spotkania i konsultacje za darmo w sieci właśnie. Tak, no więc właśnie dlatego, że sytuacja jest kryzysowa i my wiemy, że to jest ważne. Oczywiście nikt od Państwa nie oczekuje, że będziecie codziennie przez 12 godzin na przykład czekać na telefony, ale że każdy z nas może jakąś część siebie poświęcić. Tak samo jak my dziennikarze, nie wiem, zdarza się, że prowadzimy jakieś spotkania właśnie za darmo, dlatego że temat jest dla nas ważny, mimo że można powiedzieć, że to jest nasza praca. Tak jak Ola teraz poświęca swój czas, który też mogłaby poświęcić na coś innego. To wszystko jest element budowania społeczeństwa obywatelskiego i myślę, że akurat w przypadku dobrostanu i zdrowia psychicznego te tematy są niezaprzeczalnie połączone i to jest wspaniałe, że się tutaj spotykamy i że to nie jest tylko czcze gadanie i że dzisiaj wyjątkowo, zobaczcie drodzy Państwo, to nie jest taki panel jak zawsze, gdzie wszyscy mówią tylko jak bardzo jest źle, tylko bardzo wychodzimy, mam takie wrażenie, z pozytywnym przekazem, że jakieś rzeczy możemy zrobić razem. Zdecydowanie tak. Powiedział Pan, czy starczy tych ludzi, którzy mogliby się podzielić na całą Polskę? Ja mówię bez wątpienia. Ja jestem w takiej, jestem przekonana, to jestem w gotowości do tego, żeby puścić dzieci w tym moim środowisku. A miejsc, w których, nie wiem, uczyłam się, doświadczałam tych wszystkich ciekawych metod, którymi pracuję, jest mnóstwo. I ja po prostu wystarczy, że puszczę sygnał. Ja wiem o tym, że tam będzie odzew i w tych miejscach, w których ci ludzie są, a to są ludzie z całej Polski, będzie można pracować, tak? I można to puścić dalej, przecież internet jest ponad granicami, tak? Czyli możemy to po prostu też dawać naszym ziomkom, którzy są gdzieś poza, tak? Po prostu. To może naprawdę zadziałać jak iskra. Tak? Taka iskra, która wznieca płomień i my potrzebujemy teraz właśnie czuć energię życiową. Tak? Wbrew temu, co jest wokół, potrzebujemy budzić naszą życiową energię. I to jest właśnie to, co sprawi, że będziemy odporni, będziemy mocni, silni pod każdym względem i w każdej przestrzeni istnienia. Więc róbmy to teraz, nie oglądając się na cokolwiek czy kogokolwiek, po prostu. Można to już robić. Ja mówię, jestem gotowa, żeby puszczać wici i działajmy. W kwestii kontaktu, jeśli Pani pozwoli, przekażę Pani Justynie potem kontakt do Pani Jolanty. Natomiast co generalnie robić dalej, gdy już wrócimy do nauki stacjonarnej? Co dalej z opieką psychologiczną w szkołach? Do mnie to pytanie? Między innymi. Rzucamy. Między innymi. Może ja teraz odsapnę chwilę. Okej. Okay. No Pani Justyna, skoro... Ja tylko jednym zdaniem, bo ja powtórzę to, co mi mówią nauczyciele, których znam i szanuję i lubię i uważam, że robią świetne rzeczy. To znaczy, zanim zaczniemy rozmawiać o opiece psychologiczno-pedagogicznej, takiej sformalizowanej, to raczej musimy się pogodzić z faktem, że do czerwca niewiele się tutaj wydarzy i że to, co wszyscy możemy robić i co jest bardzo ważne, to pierwsza rzecz, którą zrobić po powrocie, to realnie zapytać się siebie, innych grup, w której jesteśmy, jak się czujecie?
czego potrzebujecie, jak wam minął ten czas. I oczywiście wszyscy chccieliby, żebyśmy zaczęli od nadrabiania tematów z matematyki, historii, geografii, ale każdy, kto trochę przebył w tej izolacji, przebywał w tej izolacji, wie, że to nie może być priorytetem, że już musimy się trochę pogodzić z tym, że będziemy mieli dziury w edukacji, ale nie możemy się pogodzić z tym, że będziemy mieli pogorszenie znaczne dobrostanu, bo to już nastąpiło i teraz trzeba to odbudować. I to, co ja wszystkim polecam, kiedy ktoś mnie czasem pyta o to, co czytałam, co wiem, jakie mam doświadczenia, no to zdecydowanie tutaj na przykład odsyłam do Tomka Bilickiego, Fundacji Innopolis. Tomek przygotował taki wspaniały, bezpłatny materiał właśnie, który każdy z was może znaleźć o samopomocy rówieśniczej. I samopomoc rówieśnicza to jest tak naprawdę coś, z czego mogą skorzystać też nauczyciele, bo to są te same zasady, jak pomagać innym bez uszczerbku na własnym samopoczuciu i dobrostanie. To nie jest łatwe, bo kiedy ktoś wam mówi, że ma myśli samobójcze albo że się okalecza, to ma wpływ też na was. I myślę, że to, czym się powinniśmy zająć, jak już wrócimy do szkoły, niektórzy wracają już od poniedziałku, ci najmłodsi i wcale nie bez problemów, to właśnie zadbanie o to, żebyśmy się dobrze czuli, bo też nie wiadomo, jak to długo potrwa. Wszyscy mówimy o trzeciej fali pandemii. Może wrócimy do szkoły na 2-3 tygodnie i zaraz znowu trzeba będzie je zamknąć. Może niektórzy już nie wrócą do końca roku. Znaczy, dzisiaj nie ma nikogo, kto by z całą pewnością mógł powiedzieć, że tak nie będzie. Więc każda chwila, którą możemy spędzić wspólnie, stacjonarnie i realnie, to powinna być chwila też o to, żeby zapytać, jak się czujemy i co możemy zrobić, bo to jest łatwiej po prostu wtedy ustalić. No tak. Tak, proszę bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja się pod słowami pani Justyny bardzo podpisuję i to, co tak nawiązując, to, co ja słyszę często w gabinecie, to jak ludzie młodzi, starsi w różnym wieku mówią, wiesz co, tak naprawdę to ty jesteś tą pierwszą osobą, która pyta, jak ja się czuję. Właśnie. Czyli że to jest tak, że my często mając, jako rodzice nawet dzieci, tak, mamy własne ograniczenia, funkcjonujemy tak, a nie inaczej i na przykład nie bardzo, nie wiem, mieliśmy taką rodzinę, w której pytano o samopoczucie i o uczuciach się w ogóle mówiło, więc dalej to przekazujemy i taki młody człowiek, tak, czy w ogóle człowiek ma wdrukowane, że tak naprawdę jego samopoczucie nikogo nie interesuje. To działa w taki sposób, że za chwilę ja sama przestaję się interesować swoim samopoczuciem. Więc to pytanie, o którym pani powiedziała, jak się czujecie, opowiedz o tym, powiedz ty tak, jak potrafisz, a może jak ci jest trudno powiedzieć, bo przecież mnóstwo młodych ludzi ma kłopot z wyrażaniem się, czyli z takim wychodzeniem na przykład, powiedzenia o sobie, czy nie wiem, zrobienia czegoś publicznie, narysuj, to w takim razie narysuj. Rozdajemy kartki, proszę bardzo, narysuj, jak się czujesz. Wyraź to kolorem, wyraź to kształtem, po prostu. Czyli potrzebujemy położyć nacisk na to, że zwrócimy uwagę na dzieciaki, że one zwrócą uwagę na siebie, że one zaczną te relacje i te więzi odświeżać i budować na nowo, jeśli one nie miały szansy jeszcze w ogóle zafunkcjonować. I pamiętajmy o tym, że to funkcjonowanie, nie wiem, w zasłoniętych twarzach, to przecież działa na mózg, tak? Czyli to powoduje uszczerbek taki fizyczny w strukturach mózgowych. Czyli że mamy potem kłopot w ogóle z rozpoznawaniem twarzy. To jest niezwykle ważna funkcja w organizmie. My mamy w nas samych. Czy my potem mamy taki kłopot w ogóle, że z rozpoznawaniem, kto jest kim? I to jest bardzo ważne zakłócenie też. Więc jeżeli będziemy mieć szansę znowu być w takiej bliskości i w kontakcie, potrzebujemy właśnie pytać o swoje samopoczucie, patrzeć na siebie, wchodzić w taki kontakt ze sobą, tak? Bądźmy, nie wiem, stańmy w kręgu, popatrzmy na siebie, pokaż siebie jakimś ruchem, jakimś gestem, właśnie, żeby w opozycji do tego bezruchu, który jest naszym doświadczeniem. Pokaż siebie za pomocą dźwięku. I zabaw tego typu jest całe mnóstwo, to można już robić, czyli nieważne jest, tak jak pani Justyna powiedziała, ile tam jest zostało zrealizowanego z tego programu, tak? Bo przy dobrym funkcjonującym organizmie wiedza sama po prostu wskakuje do głowy, tak? Jak jest pasja, zainteresowanie i zachwyt tym czymś, czyli jeżeli nauczyciel potrafi sprzedać ten materiał, tą iskrę taką, nie wiem, tego, co jest w danym przedmiocie, to ta wiedza po prostu jest jak, to dziecko jest jak gąbka, chłonie, po prostu, bo to jest intrygujące.
A ta naturalna ciekawość życia i świata jest po prostu tym mechanizmem, który sprawia, że dziecko tyle pochłania, tak? Jest w stanie. Więc stwórzmy taki dobry nastrój, zwróćmy uwagę na siebie, skupmy na sobie tą uwagę, wzniećmy, odświeżmy te więzi i relacje, sprawmy, że będzie przyjemnie, a wtedy wszystko będzie możliwe do zrealizowania. I to jest coś takiego, od czego powinniśmy zacząć. No tak, ale za kilka lat nauka stacjonarna znowu będzie standardem, tak? I na przykład pani Olu, jako pani jest psycholożką INSPE, tak to nazwijmy, a jak pani widzi pomoc psychologiczną w szkołach za kilka lat? Mam nadzieję, że będzie już szeroko dostępna i żadne dziecko nie będzie musiało borykać się z problemem, że jej po prostu nie ma. Ale mam nadzieję, że będzie ona też udzielona rodzicom. W sensie wiem, że najważniejsi tutaj są uczniowie, ale rodzic, który dowiaduje się, że jego dziecko ma problemy ze stresem, że jego dziecko nie radzi sobie z ilością rzeczy w szkole, że jego dziecko jest po prostu cały czas smutne, też doznaje szoku i to nie jest dla niego proste. Także myślę, że taka pomoc w szkole powinna oczywiście w 100% opierać się na dziecku, ale jednocześnie powinna też nakierować rodzica na to, jak teraz powinien zachowywać się z dzieckiem, jak z nim rozmawiać i po prostu zadbać też o rodziców, ponieważ połowę naszego czasu spędzamy w szkole, ale połowę spędzamy w domu. A większość rodziców niestety nie ma wykształcenia psychologicznego i po prostu nie ma czasu, żeby się tym zajmować. Także myślę, że też dotknięcie tego tematu przez psychologów szkolnych byłoby spełnieniem marzeń i dla dziecka, i dla rodzica, i dla wszystkich. To też należy do takiej inicjatywnej, prawda, tej funkcji psychologa, która czasem się zdarza, no ale jednak nie u wszystkich. Pani tak, myślę, że... Tak, proszę bardzo. Tak, myślę, że zdecydowanie jest wielu wyjątkowych psychologów w szkołach, ale aktualnie też rodzice nie mają tej świadomości. Myślę, że też warto uświadomić rodziców, że psycholog szkolny jest poniekąd też dla nich. Nie tylko w podstawówce, kiedy dzieci się biją, kłócą o zabawki, ale też w liceum, kiedy dzieci po prostu mają inne problemy, miłosne, szkolne, każde, ale też muszą pamiętać, że rodzice też są niezbędni dla ich uśmiechu. To już się czasem chyba zmienia, prawda? To jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy ten taki problem postrzegania depresji jako czegoś wyimaginowanego, tak? Teraz już chyba jest lepiej, prawda, pani Jolanto? Mikrofon. Ta świadomość jakby w tej kwestii jest dużo lepsza i no i myślę, że to będzie też procentowało w tym, że będzie po prostu ta pomoc zorganizowana w różny sposób dla młodych ludzi i nie tylko młodych ludzi, tak, po prostu dla ludzi, którzy cierpią na ten rodzaj zakłócenia. I to, co mnie jakoś cieszy, to jest coraz większa taka świadomość wśród ludzi, że to zakłócenie to jest po prostu zakorkowana złość, zakorkowana frustracja, niewyrażona. My funkcjonujemy w taki sposób, że kiedy świat na nas działa, a działa bezustannie, mamy automatyczne odczuwanie i przeżywanie, czyli doświadczamy różnego rodzaju uczuć. Jeżeli one są wyrażone, to jest naturalny przepływ energii życiowej w nas i funkcjonujemy świetnie, mamy się dobrze. Jeżeli jakaś emocja, na przykład, jest niemile widziana w rodzinie, w środowisku, w którym funkcjonujemy i dzieje się to na początku naszego życia, w tym okresie rozwojowym, to co się dzieje, to następuje przyblokowanie, czyli mój wewnętrzny wybór, bo żeby zapewnić sobie komfort życia, nie mogę wyrażać złości. Efekt jest tego taki, że kiedy pojawiają się coraz więcej czynników zewnętrznych, które stymulują do złości, do frustracji, która jest bardzo nam potrzebna też, złość to jest uczucie, które wyzwala naszą moc sprawczą. Oczywiście umiejętnie zintegrowane uczucie, takie, którym mogę zarządzać. I jeżeli to uczucie jest niewyrażane, powstaje korek w postaci depresji, tak, którego przejawem jest depresja, albo zakłócenia na poziomie ciała, czyli doświadczam dolegliwości, które nie mają fizycznego uzasadnienia. Albo pojawiają się na przykład, nie wiem, lęki, chociaż w przypadku złości to taką standardową reakcją organizmu, naszej osobowości też na zatrzymaną złość jest depresja. I że tabletki nie są tutaj jedynym rozwiązaniem, tak? Czyli ta
chemia wprowadzana do organizmu, ale też praca, to się musi dziać równolegle, taka praca z ekspresją, czyli z wyrażaniem złości, z nauczeniem się, że to jest ok i ja mogę tym zarządzić, żeby to było adekwatne i bezpieczne jakby, kiedy jestem w relacjach ze światem. No i ja się cieszę, że coraz więcej wszędzie, w mediach społecznościowych, w mediach w ogóle i w środowisku, w naszym społeczeństwie jest więcej informacji na ten temat, jest większa świadomość, większa otwartość, żeby sięgać po pomoc i nie czekać, aż to samo zniknie. Tak? Albo nie mówić naszemu dziecku, no taka jesteś mądra, czy taki jesteś mądry, a z tym sobie nie radzisz. A takie też sytuacje spotykam, dzieci mi o tym opowiadają, młodzi ludzie mi o tym opowiadają, więc no, stawiam na to, że potrzebujemy stale się edukować w tej kwestii zakłóceń, bo tak to nazwijmy. To są zakłócenia w funkcjonowaniu naszym naturalnym życiowym. I z tym sobie można poradzić, to można zmienić i na to stawiamy, po prostu. W takim razie nie pozostaje chyba nic innego, jak po prostu napisać teraz do ministra, albo zorganizować pomoc na własną rękę w kwestii na przykład WF-u. Bardzo dziękuję za tę pierwszą część dotyczącą pomocy psychologicznej. To jest Reset Obywatelski. My widzimy się już za moment podczas drugiej części, po krótkiej przerwie muzycznej, dotyczącej kwestii nieco innej, ale zbliżonej, bo konfliktów w szkole. Dziękuję bardzo. The moment when you have to turn around, refrain from crying the same old scar starts to bleed again. We cannot escape from it's getting colder and the sky is crying. I can hear the thunder, the storm is coming. Try to pull me into your desire before the sun will shine again for us. The storm is
Dzień dobry, to jest Reset Obywatelski, druga część naszego dzisiejszego odcinka. W ostatnim już odcinku programu Tego nie było na lekcjach Demokracja w Szkole, zajęcia wyrównawcze. Niezmiennie jest z nami pani Jolanta Łaguna-Woźniak, psychoterapeutka i pani Justyna Suchecka, dziennikarka TVN24.pl. Jest z nami jeszcze, dołącza do nas jeszcze pan Sebastian Radziemiński, uczeń i Telewizja Rzecz Jasna. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Teraz przejdziemy do zbieżnego tematu, mam wrażenie, ale jednak nieco innego, bo do tematu konfliktów, tak? Bo tutaj oczywiście kwestie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kwestie generalnie pomocy psychologicznej, ale jednak czasem zdarzają się takie sytuacje, że prawda, nauczyciel nakrzyczy na ucznia, uczeń na ucznia, uczeń na nauczyciela, być może też czasami. I co wtedy? Panie Sebastianie. Tak, jeżeli chodzi o mnie, to u mnie problem był pomiędzy mną a jedną z nauczycielek, chociaż wiem, że nie byłem odosobnionym przypadkiem, jeżeli chodzi o tę nauczycielkę. Było bardzo często jakieś skargi, słyszałem gdzieś od moich znajomych, od moich koleżanek, kolegów. No ale ja mam taki charakter, że niestety albo stety jestem dość nieustępliwy i staram się wszystkie sprawy rozpoczęte doprowadzić do końca. I no niestety stało się tak, że ja nie przepuściłem sprawy, która była no taką dla mnie dość, jakby to nazwać, trochę obniżyła moje poczucie wartości i w związku z tym no musiało dojść do mediacji, które nomen omen były nieskuteczne. Skończyło się tak, że nauczycielka wyszła trzaskając drzwiami. Także to może świadczyć tylko o skali konfliktu, jaki się zrodził pomiędzy mną a nauczycielką, która na szczęście mnie nie uczyła. Ale właśnie, jakie to może mieć konsekwencje i dla nauczycielki, i dla ucznia, pani Jolanto? No, niestety to tak wyszło, że ja nie odpuściłam. Ja bym powiedziała cudownie, bo ja w tym momencie słyszę, że ma pan tak na tyle silną strukturę własnej osobowości, także trzyma pan swoje ja. Czyli mówi pan, ja wiem, co ja czuję, i ja wiem, co jest taką moją prawdą emocjonalną. I tego potrzebujemy uczyć nasze dzieci, że nauczyciel, że jakby mam prawo pytać i kwestionować moją rzeczywistość. Tak? Czyli żeby nasze społeczeństwo i młodzi ludzie nie funkcjonowali jedynie w takim systemie nakazów i zakazów, tylko żeby mieli otwarte umysły na to, że mają prawo wyrażać to, co czują, co sobie myślą, tak? I jest na to przestrzeń akceptacji w moim otoczeniu, czyli że środowisko dorosłe będzie tym takim środowiskiem karmiącym, czyli w pełni akceptującym i przyjmującym wszystko, co jest. Pan zapytał, panie Mikołaju, co to dla pana Sebastiana i dla nauczyciela, tak? Ja powiedziałam, pomyślałam sobie, rozwojowo, bardzo rozwojowo, czyli kiedy jest konflikt, kiedy dochodzi do jakby do pewnego rodzaju starcia, nie wiem, to jest to punkt z takiej styku z tym, co jest do pracy. Czyli ja tutaj widziałabym coś takiego, że tam, nie wiem, wkracza neutralna osoba i tutaj pokusiłabym się o to, o taki pomysł, żeby tutaj tym mediatorem był na przykład, nie wiem, psycholog albo społecznie działający terapeuta zewnętrzny, który zrobi takie spotkanie, nie? Gdzie przyjrzy się z perspektywy takiej bardziej, z takiego poziomu meta, na to, co się dzieje, czyli co pracuje w panu Sebastianie i co pracuje w tej nauczycielce, tak, żeby z tego zrobić piękną robotę, która będzie rozwojowa i dla pana, panie Sebastianie, i dla tej nauczycielki, po to, żeby jej się takie sytuacje nie przytrafiały więcej w życiu, w relacji z dziećmi, bo, tak jak pan powiedział, skutki są tego straszne, tak? Czy pan powiedział, to zachwiało moim poczuciem wartości, tak? Czyli to, co my potrzebujemy robić, kiedy uczymy nasze dzieci, to budować ich poczucie wartości, czyli budować ich strukturę wewnętrznego, ja pomóc im tę strukturę zorganizować. Czyli wszystkie instytucje, moim zdaniem, powinny być tak skonstruowane, żeby nad tym właśnie pracować, czyli robić, być takim organem, który jest
korektą tego, co się może negatywnego przytrafić młodemu człowiekowi w życiu, w środowisku rodzicielskim. I to jest pomysł. Ja słyszałam o takich sytuacjach, jakby spośród ludzi, którzy do mnie trafiali do gabinetu, i stąd też taki pomysł, żeby to był ktoś zewnętrzny. Wtedy jest większe poczucie bezpieczeństwa, kiedy nie znamy się, tak? Kiedy ta osoba, która będzie robiła komentarze neutralne, tak? Takie, które będą wydobywały to, co jest najważniejsze i będą fajnym materiałem do wglądów wewnętrznych, które mogą pomóc ruszyć do przodu z tego miejsca, tak? które było tym zderzeniem. Więc ja gratuluję Panie Sebastianie tego, że ma Pan takie silne wnętrze. Nie, brawo. Super, że Pan wrócił. Jak to się skończyło dla Pana jeszcze, proszę powiedzieć? W sumie to taka broń między nami została zawieszona. Z jednej strony trochę przypadkiem, bo po prostu nauczycielka już była w tym wieku, że przeszła na emeryturę na jej szczęście, a ja na swoje szczęście skończyłem tę szkołę. Pomimo tego, że szkoła była naprawdę cudowna i z żadnym nauczycielem nie miałem nigdy problemu i nauczyciel nie miał ze mną problemu, to jednak ten konflikt trochę eskalował między nami i też już po czasie, kiedy skończyłem tę szkołę, odwiedzając młodszych kolegów, młodsze koleżanki, spotykając tę nauczycielkę, rodziły się kolejne konflikty. Kolejne konflikty, które były... Konflikt między mną a nauczycielką zrodził się o drukarkę w bibliotece, której nauczycielka pilnowała. I to był konflikt, którego można było uniknąć, ale mam wrażenie, że nie wszyscy chcieli go uniknąć. Czyli po prostu dwa wybuchowe charaktery, które się ze sobą spotkały, doprowadziły do naprawdę długich mediacji. I to tak naprawdę nie pozostało to między mną a tą nauczycielką, tylko w to już zostali zaangażowani moi rodzice, w to została zaangażowana dyrektorka szkoły, w to została zaangażowana pani pedagog. Także to było mnóstwo czasu, które spędziłem nie na lekcjach, tylko gdzieś tam w gabinetach, aby to wszystko starać się rozwiązać. Jak widać, bezskutecznie i do tej pory, kiedy spotykamy się na ulicy, ja jestem bardzo serdeczną osobą, jestem bardzo grzeczną osobą i z równie promienistym jak teraz uśmiechem zawsze kłaniam się i mówię tej pani dzień dobry, ale pani chyba nie ma na tyle, nie wiem, pozytywnego nastawienia do mnie, bo to dzień dobry albo jest wypowiedziane coś w stylu dzień dobry, albo nie jest wypowiedziane wcale. Trochę się nie dziwię, bo bywam również w tym uszczypliwy, to mam tego pełną świadomość, no ale jednak chciałbym, żeby to gdzieś tam między nami się skończyło. Między starym a nowym rokiem na Facebooku często padają takie posty: w nowym roku nie chcę być z nikim skłócony, dlatego wszyscy mnie przeproście. I dlatego też no, ja nie chciałem być z tą panią skłócony już więcej, ale no, jak widać, nie wyszło, no nie wyszło. Proszę bardzo, pani Justyno. Ja się zaczęłam zgłaszać jak w szkole. Mówiąc poważnie, słuchając pana, pani Sebastianie, pani Joanna, to miałam takie poczucie, że to jest w gruncie rzeczy bardzo pozytywna historia rzeczywiście, bo ona jest o jakiejś próbie rozładowania emocji. Tak się składa, że w ostatnich dniach robiłam wywiad z kimś, kto na co dzień nie zajmuje się szkołą, to znaczy z Radkiem Rakiem, to jest zdobywca literackiej nagrody Nike, utytułowany pisarz, mój rówieśnik, który napisał właśnie, i to jest myślę też okazja, żeby Państwa tam odesłać, bardzo ciekawe opowiadanie, które można przeczytać na wolnych lekturach. I tak naprawdę jest to opowiadanie, które w polskich realiach mogłoby się ukazać prawie że jako książka, bo jest bardzo rozbudowane, a wynika właśnie z jego traumy szkolnej, z jego doświadczeń, które on nazywa przemocowymi i myślę, że to jest adekwatne określenie, ale tak naprawdę to są doświadczenia wynikające z konfliktu szkolnego. Tego, kiedy nie potrafimy nawiązać tych rozmów i relacji. I ten wywiad wkrótce ukaże się na TVN24, ja go dopiero spisuję, ale jest tam taki fragment o tym, jak kiedy on był w szkole, spotkał nauczyciela, który tak bardzo zawsze znajdował sobie kogoś do kłócenia się tak naprawdę, że nawet kiedy ta osoba była nieobecna na lekcji, brał ją do odpowiedzi.
jak to robił. Rysował to sobie na tablicy i zadawał jej pytania i udzielał głupich odpowiedzi, których na pewno ta osoba by udzieliła. No tak, mina pana Sebastiana jest dokładnie taką samą miną, jak ta, którą ja zrobiłam, kiedy pierwszy raz słyszałam tę historię. A opowiadam ją wam dlatego, że najsmutniejszym wnioskiem całej tej opowieści jest to, że ten nauczyciel nadal pracuje w tej szkole. A Radek Rak zdał maturę w 2006 roku. Więc sytuacje są w szkołach dwie. Albo mamy konflikty, które próbujemy rozwiązać, tak jak próbował to zrobić pan Sebastian, albo mamy konflikty, o których wszyscy wiedzą i wszyscy mówią i nic się nie dzieje z nimi przez lata. Być może ten nauczyciel jest dobrym nauczycielem, w takim sensie cenionym, z wynikami, świetnie jego uczniowie zdają maturę i startują w konkursach. I na koniec zawsze zjawia się ktoś, kto mówi w takich historiach, to akurat mówię z moich doświadczeń dziennikarskich, kto mówi, okej, może pani X i pan Y są wymagający, może ich metody budzą kontrowersje, ale przecież nasze dzieci dzięki temu dobrze zdają maturę, dobrze zdają egzamin. Nie potrafimy przejść nad tym, że do porządku, znaczy zbyt łatwo przechodzimy do porządku nad tym, że pewne zachowania, pewne konflikty nie powinny w szkole mieć miejsca, że to, że ktoś dobrze przygotowuje do egzaminu, nie znaczy, że można usprawiedliwiać to, że bierze fikcyjnego ucznia do odpowiedzi i się pastwi nad nim, nawet wtedy, kiedy go nie ma, bo przecież to jest zachowanie przemocowe. I myślę, że największym problemem szkolnych konfliktów jest to, że właśnie brakuje w nich mediatorów, bo gdyby byli zawsze, to wiele tych konfliktów przede wszystkim byłoby zgłaszane od razu, byłoby rozwiązywane. One nie mają szansy się pojawić, bo dzieją się w zamkniętej klasie. I tak się zastanawiałam, i to jest moje pytanie też do państwa, bo widziałam, że SWPS właśnie opracował aplikację na telefony, z której będą mogli korzystać uczniowie, żeby zgłaszać przypadki szkolnej przemocy, szkolnych konfliktów, właśnie takich sytuacji stresowych, kryzysowych. I moja pierwsza reakcja była, że to jest fatalny pomysł, bo przecież taka aplikacja sprawia, że nie robimy tego bezpośrednio, że co to jest za sztuka zgłosić coś przez internet, przecież to jest tak naprawdę właśnie konfliktogenne i że dużo lepiej by było, gdyby to toczyło się w normalnej rozmowie. Ale dzisiaj po całym dniu i też po tym, co od was słyszałam też w tej poprzedniej części, pomyślałam sobie, że kurczę, może w wielu szkołach nie da się tego zrobić inaczej na razie. Może taka aplikacja wcale nie zwalnia z odpowiedzialności, tylko ułatwia taką sytuację, w której być może ten nauczyciel nie będzie pracował przez kilkanaście lat w ten sam sposób. Nie chodzi o to, żeby go wyrzucać z pracy od razu. Nie chodzi o to, żeby od razu skreślać ludzi. Być może mu nikt nigdy nie powiedział, że to, co robi, jest po prostu złe. A jego też kiedyś ktoś tak uczył. I się zastanawiam, co wy w ogóle o tym sądzicie. Czy na przykład właśnie takie narzędzia internetowe mogłyby pomagać w rozwiązywaniu konfliktów, czy to tylko próba, no nie wiem, złagodzenia jakichś kwestii, zdjęcia z siebie odpowiedzialności i wyrzutów sumienia. Pani Jolanto? Jest dobre, jeżeli jest dobrze wykorzystywane, czyli mamy taką wolę do tego, żeby ono tak było wykorzystywane. Ja przychylam się do tego, co pani powiedziała, że czasami w niektórych miejscach, w niektórych środowiskach, na ten moment może być o coś większego, lepszego, czyli na przykład, nie wiem, o taką bezpośrednią formę zgłoszenia trudno, więc może na ten moment na przykład tak i do weryfikacji. Słuchajcie, kiedy ja cały czas, my tutaj rozmawiamy, ja sobie, no mam jeszcze taki pomysł, nie, że znowu wracam do społecznych zasobów, czyli na przykład taka, nie wiem, lista kontaktowa terapeutów, psychoterapeutów, którzy są w gotowości, tak, przyjąć taki temat interwencji, mediacji takiego popracowania przez godzinę na przykład z konfliktami, które pojawiły się w danej szkole między nauczycielem i uczniem, tak? Nie wiem, jeden, drugi, trzeci nie będzie miał czasu, ale czwarty i piąty będzie miał czas na to, żeby wejść i zadziałać, tak? To na przykład społecznie, czy zapłacimy za to jakkolwiek, jeżeli będziemy mieć na to środki. I myślę sobie, że nie robienie niczego, czyli pozostawianie jakby bez reakcji, bez konsekwencji takich sytuacji, które są niszczące dla obu stron, czyli pozostawienie tych dwóch stron w projekcjach osobistych jest, no, jest straszne. Tak nie może być. Czyli nie może być to pozostawione od tak sobie i jakby przesłanianie tego, co ta osoba robi drugiej osobie, tak? Jest takie powiedzenie, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, tak? To jest zakłócenie tego pierwszego momentu, tak? Czegoś tak podstawowego.
Czyli ja bym powiedziała, to nie może się dziać, bo w tym momencie uczymy młodych ludzi, tak, że nie wiem, że to, że ktoś, że ja zrobię coś fajnie, tak, i będę mieć sukcesy, jest cudowną przykrywką do tego, że mogę być podły. Tak, to jest niszczenie takiego zdrowego człowieczeństwa w młodych ludziach. Więc ja uważam, że potrzebujemy naprawdę uruchomić taki system, sprawny system takich mediacji, nie wiem, specjalistycznych, zewnętrznych, gdzie ktoś neutralny, tak bym powiedziała, neutralny zadziała. Słuchajcie, w tej chwili przemknęło mi nawet, że z zupełnie innego środowiska, z innej miejscowości mógłby to być. Jak pracujemy na przykład teraz zdalnie, tak? To przecież to jest tak, że psychoterapeuta pracuje w gabinecie i pracuje w tej chwili w tych warunkach również tak. I to jest tak samo skuteczne. I znowu mówię, można to już uruchamiać. Można już działać w ten sposób, żeby nie pozostawiać takiego młodego człowieka w poczuciu bezsilności i wsparcia ze strony dorosłych. To jest po prostu raniące i będzie skutkowało w dalszym jego funkcjonowaniu i życiu. I za to, to jest coś takiego, co potrzebuje się zadziać już. Nie wiem, co pan Sebastian na to. Bo pan z tym dalej idzie. Ja pamiętam, jak pan przed chwilą powiedział, a propos tego początku nowego roku, nie? Żebyśmy byli wolni od tych wszystkich jakichś tam uwikłań emocjonalnych. Tak, to jest prawda. Ale nie można zrobić przebaczenia, tak, odpuszczenia od tak po prostu pstryknięciem palców. Ja potrzebuję wejść, zobaczyć, zrozumieć, co się wydarzyło po mojej stronie, czyli co ja takiego wyświetlam, czyli projektuję na tą drugą osobę, bo wyście się państwo spotkali w projekcjach. Ona coś zobaczyła w panu, sposób, nie wiem, mówienia, patrzenia, cokolwiek, co jest z jej świata, było dla niej raniące, ona w panu też uruchomiła coś takiego, co dla pana było raniące i frustrujące w pana rzeczywistości, nie? I te dwie rzeczywistości się spotkały i na ten moment tak zostało, tak? Jest trochę zamiecione pod dywan, ale pan z tym nadal jest. Czyli część pana energii życiowej jest zupełnie nieświadomie zalogowana gdzieś tam w tle, tak? Jest jakaś pani X, która właśnie to mi zrobiła, takie kuku, nie? Ja się bronię, ale jestem cały czas w stanie gotowości. Czyli to, co ja mówiłam w pierwszej części programu, tak? System nerwowy jest w jakiejś czujności. Jest pewien rodzaj ściśnięcia, co nie powinno mieć miejsca. Tak, no to trudno się nie znaleźć. Znalazło się, no tak się między nami wydarzyło. Co ciekawe, później ta pani uważała, że myśmy się pogodzili. To było tak, że ta pani wyszła z tego gabinetu, ale uważała, że my się pogodziliśmy i mało tego, powinniśmy sobie podać rękę. Ja tę rękę podałem, chociaż to nadal nie załatwiło w ogóle sprawy. Chyba według tamtej pani trochę załatwiło. Zarzuciła mi nawet, że jeżeli chodzi o nasz konflikt, to wszyscy o nim wiedzieli, a jeżeli chodzi o pogodzenie, to nikt o tym nie wiedział, nikomu się o tym nie pochwaliłem. Byłem wówczas złośliwy, powiedziałem, czy ja według pani miałem to napisać na Facebooku, na Spotet, nie wiem, że między mną a panią już jest okej. Odpowiedzi nie uzyskałem wówczas, ale tak faktycznie jest, że ta negatywna energia wobec nas wzajemnie cały czas gdzieś tam daje o sobie gdzieś tam znać. Jest też tak, że mieszkamy całkiem niedaleko siebie z tą panią i czasem się faktycznie widujemy. No i te nastroje zazwyczaj to są takie mieszane, bym powiedział, mieszane. A odnosząc się tutaj do słów pani Justyny o tym takim anonimowym sposobie zgłaszania czy o jakiejś aplikacji, ja mam tak, że mam na tyle jakąś tam siłę w sobie, że jeżeli jest jakiś problem, to ja staram się go rozwiązać w taki sposób, pod którym ja się podpiszę, czyli to nie będzie tak, że ja anonimowo kogoś zgłoszę, chociaż jestem w pełni tego świadomy, bo obracam się w różnych kręgach, że część moich znajomych nie chciałoby rozwiązywać takiego problemu gdzieś tam podpisując się swoim nazwiskiem, nie chciałoby tego zgłaszać. Ten problem był z tą samą nauczycielką wśród kilkunastu uczniów mojej klasy. Wysnułbym taką śmiałą teorię, że pani nas nie lubiła ze względu na to, że nie lubiła naszej wychowawczyni.
bo to tak jest faktycznie, że nasza wychowawczyni również miała problem z tą panią i ten problem był nierozwiązany i właśnie wysnułbym taką właśnie śmiałą tezę, że nie lubiliśmy się tylko dlatego, albo między innymi dlatego, że, no, że był ten taki zapalnik pomiędzy nami. My lubiliśmy kogoś, ale tamta pani nie lubiła tego kogoś i w związku z tym nie lubiliśmy się wzajemnie. Ale to jest smutne, co ty mówisz, i straszne. Znaczy, ja to rozumiem, wiem, że tak jest, ale w szkole to w ogóle nie powinno się nigdy wydarzyć, prawda? Zdecydowanie nie powinno się wydarzyć. Byłem już bardzo, bardzo blisko, żeby napisać skargę do kuratorium, bo już byłem po prostu tak zrezygnowany i tak mi było z tym źle. Mówię, kurde, no coś z tym trzeba zrobić, tym bardziej, że wiem, że uczniowie mają problem z tą nauczycielką. I ja się domyślam, że ona jest już w wieku przedemerytalnym, może być jej ciężko w życiu, mogło jej coś nie wyjść. Poza tym w związku ze swoim wiekiem emerytalnym ona ma różną ochronę, także też to nie jest tak, że nauczyciela od tak można zwolnić. I byłem tego w zupełności świadomy, ale mówię, kurde, no tak nie może być, że były takie osoby, które bały się wchodzić do biblioteki, bo to była nauczycielka, bibliotekarka i te nauczycielki siedziały tam dwie właściwie. I można by było to porównać jako takie dwie strony księżyca, dwie takie fazy. Jedna faza była jasna, czyli jedna nauczycielka, która była zdecydowanie przez uczniów lubiana i druga ta, z którą był zawsze problem, czyli to była ta ciemna strona księżyca. I zależy, jak ten księżyc akurat tutaj się zwracał ku nam, taki był też stopień obłożenia biblioteki, czyli tyle było uczniów i byłem wielokrotnie świadkiem, gdzie uczniowie zaglądali do biblioteki i patrzyli, aha, jest ta zła, i zamykali drzwi. Przyjdziemy jutro, jak będzie ta lepsza. Także no, to były różne nieraz komiczne sytuacje, które właściwie były komiczne w swoim smutku, w swojej żałości nawet, tak bym to nazwał, bo no kurde, nie pójdę do biblioteki wypożyczyć książkę, bo jest tam pani, której nie lubię. I ja mogę nie czytać przez te, nie wiem, dzień czy nawet kilka dni, kiedy nie ma tej drugiej bibliotekarki, bo po prostu nie lubię tej nauczycielki. I to był taki zapalnik u nas. Na szczęście jest już ten problem jest już rozwiązany. Nauczycielka przeszła w końcu na zasłużoną emeryturę i teraz znajduje się tam ktoś, kto zdecydowanie cieszy się jakimś szacunkiem u uczniów. Tak, ja myślę w kwestii tej aplikacji, że być może dla osób takich bardziej nieśmiałych, bardziej spokojnych, tak, takich, które niekoniecznie właśnie chcą swoim nazwiskiem, już to było wspomniane, coś zgłaszać, bo rzeczywiście to też jest problem, tak? To też jest problem strachu przed ewentualnymi konsekwencjami ze strony, represjami może bardziej, ze strony dyrekcji, ze strony wychowawcy, ewentualnego wychowawczyni, że jest taki element strachu, przed tym, że jeżeli ja coś zgłoszę, to się na mnie odbije negatywnie. Więc dlatego właśnie być może ta aplikacja, dlatego być może organizacje pozarządowe są takimi miejscami, takimi instytucjami, organami, gdzie rzeczywiście możemy się zgłosić, możemy porozmawiać i możemy za ich pośrednictwem, tak? Czy może za pośrednictwem samorządu uczniowskiego jakoś to rozwiązać, żeby problem odszedł, ale żebyśmy my niekoniecznie byli tutaj głównymi inicjatorami, o których wszyscy wiedzą, tak? Być może tego się obawiam i być może dlatego ta aplikacja właśnie powstała. Ale ja bym teraz wrócił na momencik jeszcze do tego niezależnego mediatora z zewnątrz. Tutaj kto mógłby to być? Tutaj kto mógłby rzeczywiście z zewnątrz przychodzić i też jak go zdobyć w systemie oświaty, w systemie edukacji, prawda? Żeby wchodził do szkoły, czy zdalnie, czy to zdalnie, po prostu rozmawiał, pani Jolanto. Kogoś, kto przygląda się naszej dyskusji, że mediator to nie jest psychoterapeuta. No, drodzy Państwo, to jest tak, że kilkanaście lat temu, kiedy mi proponowano objęcie też takiego działania, takiej funkcji mediatora, to rekrutowano mediatorów spośród psychoterapeutów jako osoby, które jakby mogą popatrzeć na to jakby z innego zupełnie poziomu i sprawić, że to, co jest, że konflikt, tak jak to jest naprawdę, stanie się inspiracją i miejscem transformacji, coś dobrego. Czyli, że może stać się zasobem. W tej chwili ja nie mam takiej wiedzy, jak to jest, jeśli chodzi o kształcenie albo tworzenie tej grupy mediatorów, skąd ona się rekrutuje, co to są za ludzie. Ja sobie teraz w odpowiedzi na Pana pytanie mogę powiedzieć, fajnie by było, żeby to była
taka grupa, no na przykład, żeby tam na takim spotkaniu był na przykład psychoterapeuta, tak, który na przykład popracuje z tymi tematami, z tymi przeniesieniami, tak, pomoże zobaczyć to, fajnie wyrazić, tak, i nagle okazuje się, że zamienić to w taki fajny zasób i rozwój. Może, ja pomyślałam sobie, tutaj pytanie do pana Sebastiana, czy fajnie by było, czy pan się by lepiej poczuł, gdyby na przykład, nie wiem, był jakiś rodzic, nie musi to być pana rodzic, tak, który będzie emocjonalnie z panem bardzo związany, nie? Ale mógłby to być na przykład znowu też jakiś rodzic w ogóle z tej szkoły, tak, czy nie wiem, czy z jakiegoś innego środowiska, czy to byłoby dla pana wsparciowe, gdyby był jakiś rodzic na przykład, pomyślałam sobie o tym, czy nie? Powiem otwarcie, ale jeżeli chodzi o mnie, to ja się na tych mediacjach czułem całkiem pozytywnie, mnie się tam nawet podobało i nie czułem w ogóle potrzeby, żeby tam ktokolwiek był oprócz mnie, tamtej nauczycielki i mediatora, może ze względu na to, że no, ja ufam osobie, która prowadziła te mediacje, czyli to była akurat pani pedagog z mojej szkoły i jeżeli chodzi o mnie, to mnie to było absolutnie obojętne, czy ten mediator będzie z mojej szkoły, czy on będzie ze szkoły, nie wiem, gdzieś tam z mojego miasta, czy w ogóle niezwiązany kompletnie z oświatą. Dla mnie było ważne, aby te mediacje były skuteczne, ale byłem świadomy, że te mediacje powinny być wówczas dobrowolne i z mojej strony, i ze strony tamtej nauczycielki, która swoją drogą, i to jest bardzo ciekawe, zachęcała mnie do udziału w tych mediacjach, a mediacje skończyły się tak, no właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, że ona wyszła z gabinetu. Także w pewnym momencie chyba one przestały być dobrowolne z tamtej strony. Czyli ja tutaj wyobrażam sobie, że takie mediacje to stają się czymś takim naturalnym, nie? Że jeżeli pojawia się konflikt, to obie strony się stawiają na takie spotkanie, są i niezależnie od tego, co się wydarzy, czyli powinien się tam pojawić kontrakt na samym początku tego spotkania, tak? Że niezależnie od tego, co się będzie działo tutaj ze mną, tak? Jakie będę przeżywać emocje, to ja je tutaj wniosę, my się tym wszyscy zajmiemy, tak? Ale zostanę tutaj. To jest zerwanie kontraktu, to jest zerwanie i kontaktu, tak? To jest jakby skumulowanie, znowu powiększenie tego pola konfliktu. Więc nie wiem, co pani Justyna na ten temat jeszcze, co pani się pojawia, bo pani też tak jakoś tutaj działa. Nie, ja to tak nie mam głową, bo ja się absolutnie zgadzam. W ogóle mam takie poczucie, że wszystko to, o czym mówimy, trochę wiąże się z tym, co mówiliśmy w części pierwszej, to znaczy większość z nas w szkole nie dowiedziała się, jak się rozwiązuje konflikty, bo nie jest to elementem podstawy programowej żadnego przedmiotu, więc jeżeli nie nauczyliśmy się tego w domu, albo nie mieliśmy szczęścia do nauczyciela, który potrafi to robić, no bo ja tu wychodzę z założenia, że jednak dorosły powinien to wiedzieć, więc dorosły powinien przekazać to dziecku. Są osoby, które mają naturalne talenty do rozwiązywania konfliktów, są osoby, które naturalnie wykorzystujemy jako swoich powierników, bo mają takie cechy, ale akurat ta wiedza, tak samo jak wiedza o tym, jak zapanować nad stresem, lękiem, jak powstrzymać atak paniki, to wszystkie rzeczy, tak samo jak to, jak rozwiązać konflikt, powinna być elementem naszej edukacji. I to jest chyba o tym, bo akurat z tego, co widzimy dzisiaj, pan Sebastian po prostu ma silny charakter, a mimo to zrobiło to na nim wrażenie i zostało to z nim. Więc teraz ja sobie próbowałam, kiedy to wszystko opowiadałeś, Sebastianie, kiedy pani o tym mówiła, wyobrazić siebie w tej sytuacji i ja się obawiam, że ja mogłabym, kiedy ta nauczycielka wyszła, wyjść zaraz za nią i biec za nią, ją przepraszać płacząc, bo mam taki charakter. Tymczasem wszyscy powinniśmy się zastanowić, jak to się robi, żeby było dobrze. No. I to się przydaje wszystkim. I tu widziałam wcześniej w komentarzach, też ktoś pisał, że jak robi takie warsztaty dla rodziców i zaprasza 500, to przychodzi jedna osoba. To tak samo jest z rozwiązywaniem konfliktów, tak samo jest z mediowaniem, też pewnie przychodzi na takie warsztaty jedna osoba, ale nawet dla tej jednej osoby warto to robić, bo myślę, że wszyscy jak siedzimy tutaj na tym byśmy skorzystali, nawet jeżeli my jesteśmy niekonfliktowi. I o tym, jak zrobić, żeby było lepiej, porozmawiamy już po chwili przerwy muzycznej.
ragamuffin style, szelonga ty, szelonga ty, szelonga ty, ragamuffin style, szelonga ty. Szanowni Państwo, to jest Reset Obywatelski. To jest ostatni już odcinek w ramach tych ferii, w ramach pasma tego nie było na lekcjach demokracja w szkole zajęcia wyrównawcze. Niezmiennie są z nami pani Justyna Suchecka, TVN24.pl, pan Sebastian Radziemiński, uczeń i telewizja Rzecz Jasna, i jest już z nami pani Jolanta Łaguna-Woźniak, psychoterapeutka, trenerka i konsultantka psychobiologii. Zanim przejdziemy do już ostatniego tematu w ramach naszego dzisiejszego programu, też przypominam o wyciszaniu się, gdy nic nie mówimy, i o wyciszaniu się, gdy zaczynamy coś mówić na tym pasku na dole w naszym panelu. Ale w tym momencie przeszedłbym do tematu mediacji może rówieśniczych, do mediacji, które między uczniami wykonują inni uczniowie. Co o tym Państwo sądzą? Takie pytanie w eter, także proszę... Kto chce, proszę bardzo. Ja na pewno jestem wielką fanką tego rozwiązania, bo myślę, że to jest bardzo pomocne, ale to właściwie jest kontynuacja wątku, który ruszyliśmy wcześniej. Najpierw ktoś musi nas tego nauczyć, żebyśmy potrafili to robić bez krzywdy, tak jak w przypadku troski o zdrowie psychiczne ktoś nam musi powiedzieć, że nie należy mówić, że wszystko będzie dobrze, albo przynajmniej, że nie wystarczy mówić, że wszystko będzie dobrze. Tak, w przypadku mediacji zakładam, że musimy zostać wyposażeni w większą wiedzę niż pogódźcie się teraz, albo a teraz podajcie sobie ręce, bo tak, doskonale wiemy, że moglibyśmy sobie podać ręce wirtualnie nawet w ten sposób, ale to nie rozwiązuje naszego konfliktu, więc ja jestem jak najbardziej na tak, ale najpierw edukacja, a potem rówieśnicza mediacja, bo inaczej być może czasem się uda i gdzieś to osiągnie efekty, ale w wielu przypadkach tak naprawdę konflikt zostanie tylko przysypany, a nie zażegnany. I myślę, że pan Sebastian, który
chodził dopiero co do szkoły, ma tu na pewno praktyczne doświadczenia, a z kolei pani Jolanta wie, jak to zrobić, żeby było dobrze, i ja bardzo chętnie się tego dowiem. Ja się przychylam do tego, co pani powiedziała, że najpierw potrzebujemy trochę wyedukować ludzi, którzy, nawet tych rówieśników, którzy będą jakby, no właśnie, inicjować ten proces negocjacji i rozwiązywania konfliktów. I to będzie takie właśnie w klimacie podobne do takiego rozwiązania jednego z państw, ja nie pamiętam jakiego, jakiegoś ubogiego państwa, które nie mając środków na wsparcie tych służb zdrowia psychicznego, uruchomiło babcie, system babci. Czyli wyedukowano babcie, tak, usłyszałam o tym gdzieś niedawno, jak mogą słuchać uważnie, jak mogą ze swoich zasobów, swojej wewnętrznej mądrości skorzystać inni, na przykład różni ludzie, młodzi ludzie, starsi ludzie, one po prostu były społecznikowsko, tak, siadały sobie na ławkach w różnych miejscach, po prostu na ławkach siadały sobie, były dostępne. I to były babcie, do których można się było dosiąść i można było porozmawiać, kiedy się czuło potrzebę, że nie wiem, mam jakiś problem, konflikt i tak dalej. To jest taki właśnie, taka samopomoc. I tutaj mamy ten sam klimat, tak? Czyli jest konflikt w grupie rówieśniczej i mamy właśnie młodych ludzi, którzy mają tą chęć, energię, to zapotrzebowanie takie pomocowe, żeby działać i pomagać innym, tak? Mają ten też dar do tego, żeby... Właśnie słyszę często o takich ludziach młodych, nie? Że to są takie osoby, które opowiadają na przykład o swoim dzieciństwie i mówią, wiesz, a to było tak, że ja byłem tak, jak się działo coś złego, to zazwyczaj wszyscy przychodzili do mnie i ja to pomagałem rozwiązywać, czy pomagałam rozwiązywać. Czyli mamy takie predyspozycje i część z nas ma. I można byłoby je cudownie wzmacniać. Czyli osoba najbliżej rówieśników, młodych ludzi, tak? Czyli nie wiem, wychowawca, tak? Który zakładamy na godzinach wychowawczych, poznaje tych młodych ludzi bliżej, nie? Może powiedzieć, dobra, słuchajcie, ja mam taki pomysł, tak? Jest taki warsztat. Kto z was chciałby być takim mediatorem waszym wewnętrznym? Kto by mógł, nie? Kto ma na to ochotę? No i takie osoby właśnie, jak je odpowiednio przeszkolimy, tych młodych ludzi, to one naprawdę zrobią tą robotę u źródła, że tak powiem. Czyli że to się nie będzie rozrastało, tak, tylko będzie po prostu w zarodku mogło się transformować i przekształcić coś dobrego, czyli w bliskość. Czyli jeżeli jest konflikt, następuje automatyczne odsuwanie się, czyli wchodzenie w izolację. To o czym pan Sebastian opowiadał, tak? A kiedy to, co jest konfliktem, tak, zostaje, nie wiem, rozpoznane, co tam się dzieje, co naszego tam pracuje, nie? I zostaje przyjęte i transformowane do mojego wewnętrznego zasobu, to efekt jest tego taki, że następuje proces wzmocnienia, a w tym środowisku, tak, i w grupie dzieje się proces zbliżania, czyli to, co jest dzielące, tak, zostaje rozpuszczone i zamienione w bliskość, a bliskość równa się wsparcie, wzmocnienie. No i to jest mega potencjał, więc ja jestem bardzo za, tak? Zróbmy to. Działajmy w ten sposób, wzmacniajmy ten system samopomocowy młodych ludzi. To będzie na pewno dobrze pracowało. Tak, jeżeli chodzi o takich wewnętrznych mediacji, jeżeli chodzi o mnie, o te właśnie mediacje, to ja jestem zdecydowanie jak najbardziej za. I jeżeli ogląda to moja obecna wychowawczyni, pani Dorotko, to ja jestem chętny, żeby zostać takim mediatorem, tylko proszę, przeszkólcie mnie, bo na razie jeszcze tego nie umiem. I mam nadzieję, że uczniowie z mojej szkoły i uczniowie z wszystkich szkół w Polsce, którzy nas teraz oglądają, będą chętni, aby zostać takimi wewnętrznymi mediatorami. Zachęcam. Rozwiązujmy problemy, please. Zamieniajmy je w potencjał. Tak. A czy nie będzie wtedy takiego problemu ewentualnego wyjawiania szczegółów wśród, nie wiem, rówieśników? Właśnie, ja myślę tak, że to będzie coś takiego, co będzie pracowało na odwrócenie tendencji negatywnej, która w tej chwili jest, dzięki mediom społecznościowym, tak? Czyli że wszystko, cokolwiek usłyszę, od razu jest przekazywane dalej. Czyli potrzebujemy uczyć młodych ludzi tego, że są przestrzenie, tak, że potrzebujemy uczyć się szacunku do drugiego człowieka, do siebie samego i do drugiego człowieka.
i że zachowywanie czegoś, że jakby taka klauzula, że to, co tutaj w tej grupie jest tutaj i zostaje i nigdzie więcej, tak, to ma, musi zapracować, to musi się pojawić i tego się młodzi ludzie potrzebują uczyć, że to, co słyszę, to, co się dzieje w mojej grupie, także moja grupa jest moim skarbem, jest moim zasobem, jest przestrzenią, w której ja mogę wzrastać i się wzmacniać. Więc to, co potrzebuję robić, to szanować moją grupę. Tego potrzebujemy się uczyć, szacunku do siebie i do drugiego człowieka. I bez wątpienia taki rodzaj pracy nad konfliktami w szkołach będzie wzmacniał, będzie budował właśnie to poczucie szacunku. Nie wiem, co Państwo na to, ale mam takie odczucie i dzielę się nim. Proszę Pani. Ja myślę, że to porusza wątek kolejnej rzeczy, której się uczymy w procesie socjalizacji, czyli zaufania. Jeżeli uczymy się tego, że są pewne rzeczy, które należy zachować w tajemnicy, że nie wszystko można mówić, tak jak uczymy się, że pewne należy powiedzieć, to tutaj też to zadziała. Takim brakiem zaufania przecież w mediacji może się też wykazać, tak utracić nasze zaufanie może też dorosły. Nauczycielom też się zdarza przecież wejść do pokoju nauczycielskiego i opowiedzieć coś ze swojej klasy, co niekoniecznie powinno z niej wyjść, albo opowiedzieć na lekcji jakimś uczniom, dlatego że to się czasem zdarza po prostu ludziom. Ale jakbyśmy mieli z każdego zagrożenia od razu ustawiać się w pozycji, że nie należy tego robić, bo jest obawa, że coś ktoś powie, no to byśmy się nie ruszyli z miejsca. No i to jest trochę jak lekarz może mieć tajemnicę swoją zawodową, czy prawnik, to taki mediator, to też jest olbrzymia odpowiedzialność, prawda? A zwykle jak dostajemy odpowiedzialność, to jest to dla nas powód do satysfakcji i dumy. I często od uczniów słyszę, że kiedy powierzono im bardzo odpowiedzialne zadanie, to oni czuli, po co to robią, czuli depresję, ale w takim dobrym znaczeniu, to znaczy czuli, że to jest istotne i wtedy nie ma powodu, żeby opowiadać o tym innym, bo przecież robimy coś ważnego i to też jest nasz sukces, nasza jakaś rola. Mhm. Tak, jeżeli chodzi o mnie, to faktycznie mogłoby być tak, że jakieś tam tajemnice zostają wyjawione, chociaż nie powinny. A ze swojej strony mogę powiedzieć, że z mojej strony pewnie wyjawione by nie zostały ze względu na to, że ja mam pamięć bardzo dobrą, ale bardzo, bardzo krótką. Także nawet nie powiedziałbym o czymś nie dlatego, że obowiązuje mnie jakaś tajemnica, tylko po prostu, że mi to wyleci z głowy. Dlatego korzystam ze sprytnych urządzeń zwanych notatnikami i kalendarzami, żeby sobie coś zapisać, żeby mi z głowy nie wyleciało. Dziękuję też Mikołajowi, który wczoraj mi przypomniał, że właśnie dzisiaj mam się tutaj stawić. Bo oczywiście o tym też bym zapomniał. Ustawiłem sobie budzik dzisiaj na ten cel. My tutaj teraz rozmawiamy też właśnie przy tym temacie o kodeksie etycznym, tak, który obowiązuje w wielu zawodach, również w moim, tak? I ten kodeks etyczny, tak, to jest coś takiego, to jest element podstawy. Potrzebujemy tego się uczyć. Tak, że jest jakiś kodeks etyczny funkcjonowania w danej przestrzeni, w grupie i środowisku. I nie ma to nic wspólnego z ukrywaniem tego, co jest złe, bo jesteśmy, tak, potrzebujemy uczyć się, że to, co złe, jest, potrzeba się tym zająć po prostu. Nie robić z tego teatru, tak, tylko zająć się, bo to jest jakby miejsce, które wymaga zaopiekowania. Uważam, że potrzebujemy przygotowywać młodych ludzi do tego typu pracy samopomocowej, wsparciowej i że to będzie działało i pracowało po prostu we wszystkich młodych ludziach, nie? W tym, że oni będą innymi zupełnie dorosłymi, staną się innymi zupełnie lepszymi dorosłymi. No tak, ale właśnie z tej strony czuję taką obawę, może nie dla mediatorów, ale właśnie dla osób, które poddawałyby się mediacji. Właśnie tej obawy, że ktoś mógłby jednak to wyjawić i dlatego też nie chodzić na przykład na mediację. To jest ta kwestia, o którą ja się teraz w tym momencie obawiam. To jest trochę jak z tym, jak ja was pytałam, czy taka aplikacja to jest dobry pomysł. No, musimy szukać rozwiązań na miarę naszych społeczności, dlatego wydaje mi się, że tu nie ma po prostu jednej recepty. I ja absolutnie rozumiem twoje obawy. Miałam takie doświadczenia, że w firmach, w których pracowałam, na przykład był ktoś wskazany do rozwiązywania tego konfliktu, który może się pojawić. I to nie zawsze było osoby, którym ufałam, rzeczywiście. No tylko to wymaga też jakichś działań wspólnych. I być może wtedy, kiedy nie możemy skorzystać z takiej mediacji, bo to jest na przykład brak zaufania, no to po prostu musimy mieć jakąś ścieżkę, co zrobić, jeśli nie to.
Ale to znów, to są statuty szkoły, to są wewnętrzne rozwiązania grup, czasem takie regulaminy klasowe, które przyjmujemy po prostu oddolnie, które sami tworzymy. Mi się bardzo podoba ta zasada kontraktów, które uczniowie i nauczyciele często ze sobą podpisują. Te kontrakty są różnej jakości i wy akurat wiecie to najlepiej, bo wy dostajecie zgłoszenia z różnymi pytaniami, czy coś można w takim kontrakcie zawrzeć, czy coś jest okej. Ale co do zasady, no to jest wszystko do wypracowania i myślę, że ten brak zaufania to jest akurat problem w ogóle w Polsce niskiego poziomu zaufania, ale jak zaczniemy to budować właśnie od poziomu szkoły, to być może za parę lat nie będziemy w ogonku badań na ten temat w Unii Europejskiej i nie tylko. Mhm. Ja sobie myślę, że to zaufanie, jak wiemy, buduje się w czasie i tyle. I po prostu trzeba na to dać takiemu człowiekowi, każdemu z nas, my potrzebujemy takiego czasu na to, żeby poczuć zaufanie, jeśli byliśmy zranieni, tak? A wszyscy doświadczaliśmy zranień, więc im więcej zranień, tym mniej zaufania. I w tym momencie to, co ja powiedziałam wcześniej, że może taka osoba, która nie ma zaufania, tak, może sięgnąć, chociaż pan tego na przykład, panie Sebastian, nie potrzebował, tak, po osobę, która będzie wspierająca, że ta osoba może sobie wybrać kogoś, to będzie czasami głosem, kiedy tej osobie głos uwięźnie w gardle, tak, kiedy będzie miała kłopot wyartykułowania tego, osoba zorientowana, która będzie taka właśnie, przy której ta osoba będzie się czuła zaopiekowana właśnie. Poza tym, no, tak jak pani wspomniała tutaj, pani Justyno, że no może trzeba by było pomyśleć chwilę, tak? Jesteśmy tak na gorąco. Co jeśli ta osoba nie będzie miała zaufania, a temat jest gorący, jak gorący kartofel, który sobie wszyscy podają, tak? Żeby tylko długo nie przetrzymać, bo poparzy, no to może jakiś inny patent na to, jak inaczej moglibyśmy się tym tematem zająć, tak? Nie wiem, to trzeba by było otworzyć przestrzeń społeczną, twórczą, niech tutaj ludzie wrzucają pomysły, młodzi ludzie mają otwarte głowy, pewno coś pięknego przyjdzie. Czasem są takie nie mediacje, a na przykład sądy arbitrażowe, więc na przykład sądy uczniowskie. I to jest też taka kwestia. Znaczy, nie wiem do końca, jak działają, no, nigdy się z nimi nie spotkałem w praktyce, to nie wiem o teorii, prawda, że są takie sądy, które między uczniami sprawują właśnie uczniowie uczennice. No i to tak trochę poważnie brzmi, powiało grozą. Ja myślę sobie tak, że to wzmiankowała pani Justyna w tym, co powiedziała, że tu chodzi o to, żeby uczyć też odpowiedzialności za słowa, za siebie, za każdy ruch, działanie, tak? Że przy tej odpowiedzialności będzie, kiedy ludzie się, młodzi nauczą tego, że jakby każdy mój ruch, bez oczywiście robienia z tego, nie wiem, tego, co jest przerażające, tak? Czyli że uświadomienie tego połączenia między tym, co robię, że to przynosi pewien skutek. Ten skutek jest czymś, co jest jakby moją odpowiedzialnością. Ja to wygenerowałem, nie? Więc jak młodzi ludzie będą sobie zdawać sprawę z tego, nie? Że to nie jest tylko tak, że tata i mama dźwiga ten worek z odpowiedzialnością za moje działania, i że no to wtedy, tak, jakby każdy młody człowiek będzie mógł bardziej trzeźwo, że tak powiem, popatrzeć na siebie. Ja to nazywam w procesie terapii budowaniem takiej pozycji obserwatora osobistego. Czy to jest takie miejsce, w którym zasiadamy i patrzę, obserwuję i jakby oglądam sobie to, co ja robię, jak się zachowuję z tej pozycji jakby takiej zewnętrznej, nie? Ja uważam, że to jest coś takiego, co my wszyscy potrzebujemy w sobie rozwinąć, umiejętność reflektowania, oglądania, wyciągania wniosków i to jest bardzo wspierające przy budowaniu poczucia odpowiedzialności za samego siebie. Zobaczcie, kiedy jesteśmy małymi dziećmi, od początku uczą nas rodzice, tak? Właśnie tego też tematu. Nie budując, nie wiem, nie poprzez kary, ja mam nadzieję, i nagrody, tylko kij i marchewka, ale również przez kontakt i tłumaczenie, że to jest przyczyna i skutek, tak? Że to tak działa, nie? Więc jak tak będziemy też pracować z dziećmi i młodymi ludźmi, no to będzie przynosiło fajne, pozytywne efekty. Sąd, no tak jak powiedziałam tak jak poczułam, nie? Że to bardzo poważnie brzmi. My, z mojego doświadczenia pracy takiej zawodowej, to jest takie miejsce, które my wszyscy mamy świetnie zorganizowane, wewnętrzny sędzia i krytyk. To jest taka część, która bardzo nas osłabia.
I ja mam tylko takie skojarzenie. Rozumiem, że sądy muszą istnieć. Może to, gdybym temu nadała trochę taką formę, że no nie wiem, nie chcę powiedzieć słowo zabawa, to może jakby deprecjonujące jakby ten potencjał, który może w tym jest, nie? Ale nie wiem, może pomożecie, słuchajcie, żeby to nie było takie groźne. To nie ma być coś przestraszającego. To ma być, nie wiem, instytucja, ja tak sobie to wyobrażam, nie? Taka instytucja, do której się mogę odwołać, kiedy opadają mi ręce przy wszystkich wcześniejszych rozwiązaniach. I wiem, że tam jest taka osoba, trochę jak taki ktoś, kto pogłaszcze, przytuli i powie, słuchaj, no znajdziemy rozwiązanie, tak? Zawsze jest jakieś rozwiązanie i tutaj na pewno spróbujemy uczciwie, na pewno będziesz tutaj uczciwie potraktowany. Więc jak zrobić tak w tym momencie, żeby ta instytucja miała taki wymiar i taki wydźwięk, że to jest miejsce, w którym na pewno znajdziesz, zostajesz uczciwie i dobrze zaopiekowany i potraktowany. Tutaj ktoś w komentarzach zaproponował zdrobnienia, zaproponował, prawda, rozprawkę zamiast rozprawy. To jest Asia Parchoć, wspaniała nauczycielka z Poznania, której tutaj należy klaskać, bo ona cały czas pisze różne mądre komentarze właśnie, bo robi fajne rzeczy i na zakład, że rozprawka też by się sprawdziła, bo jak ktoś wymyśli, to działa. Zdecydowanie rozprawka. Szanowni Państwo, to był Reset Obywatelski. Byli z nami i były z nami pani Jolanta Łaguna-Woźniak, psychoterapeutka, pani Justyna Suchecka, dziennikarka TVN24.pl i pan Sebastian Radziemiński, uczeń telewizji Rzecz Jasna. Bardzo dziękuję za udział i bardzo też dziękuję Państwu za te wspólne 2 tygodnie, które razem przeszliśmy w ramach kończącego się już dzisiaj niestety pasma tego nie było na lekcjach, demokracja w szkole, zajęcia wyrównawcze. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dzięki. Mamo, wstawiaj ziemniaki, jadę do domu już. Więcej takich spotkań, naprawdę. Cześć. Super. Pozdrawiam. Dziękuję za spotkanie.